Let's go! Czy ja zdążyłem coś ostatnio zrobić? Chyba nie. Tylko tyle, co wejść do Empyrianu. Zobaczyć, czy moje party jest absolutnie niegrywalne i czas je wymienić. Wyśmienicie. Czy ktoś z demonów potrzebuje się czegoś nauczyć? To jest ważne pytanie. Cześć, Sebastianie. To nie, Odyn nie, Idun nie. Nie moje party, chcę te demony. Ty nie. Wydaje mi się, że Adamalek ma High Fire Pledomy, ty masz High Ice Pledomy. I bodajże z ważnych rzeczy jeszcze chyba ten. Ty masz High Fire Pledomy? O właśnie, ty masz Highlight Pledomy. No bo to na razie powrzucamy sobie do party tych, którzy mają Pledomy do pouczenia się. Cześć, Samedeo. Ty masz jedną pleromę, ty masz drugą pleromę, ty masz trzecią pleromę. No i co? Czas pozwiedzać Empyrian. Empyrian to, jeżeli endingi się jakoś specjalnie od siebie nie różnią pod tym względem, praktycznie ostatnia strefa w całej grze. A która przy okazji ma jeszcze parę side questów w sobie, więc warto to mieć na uwadze. To commence the final advance upon the throne, my friend. Tak generalnie, żeby nie Finally, było, Tokyo will be safe under the new część order of the tej Mirian strefy Gods. będę robił kompletnie na ślepo. Głównie dlatego, że no nie wiem, jak But dokładnie there's wygląda one last obstacle in the way of our reality. ścieżka chaosu jako taka. Right, the former Archangel Abdiel. And Do as tej pory long as robiłem he's faktycznie there, tylko tego Mirian does our zwykłego job. neutrala, najzwyklejszego, nawet nie true czy coś. Can we rely on your strength Więc to wiem stop tak him? Melisandre, after all, is your orientacyjnie, ward as well. jak to wygląda, jeżeli chodzi o pewne różnice, ale to mówię bardzo orientacyjnie. I am due to soon. Kurwa, nie chciałem sobie o tym przypominać. We'll prioritize tracking down the throne itself. Naprawdę nie chciałem Once sobie we've brought przypominać down o tym Abdiel, Hayataro. you're free to join us. To co, czas wypierdolić 40 parę gospeli, żeby był na rozsądnym poziomie. Nie. Nie, ale serio, czemu oni mieliby to zrobić? Coś dobrego, coś ciekawego? Pewnie nie. Czyli zamknę. Ale nie jest to nic złego i nie nieciekawego. Ale jednocześnie nie jest to też nic, co by mi się jakoś teraz specjalnie przydało. Skoki, skoki. Jest tu. Dominion. Na Hobbina otworzył drzwi, dzięki temu mogliśmy wejść. Ci, którzy stały po stronie Battle są z Abdiel. Czyli to nie ty miałeś do mnie questa. To ty, głupia kurwa, masz do mnie questa. Zasługuję na przeprosiny za to, co zabijaś mnie według się, zgadzam się. O, kto by pomyślał, Demeter znów mnie wykorzystała. Nigdy, przenigdy bym się tego nie spodziewał. Ja nawet nie muszę nic mówić. Yudosenai. Proponuję rozwiązać ceremonialne sudoku, najpierw taką kanapkę. Niedługo przybędzie Zeus i tym razem nie będzie się powstrzymywał. Zeus też pochodzi od byczego boga i za pomocą mojej duszy może osiągnąć swoją formę jako na Hobbino. Demeter chciała mu właśnie pomóc w tych wspaniałych marzeniach. Ale jednak Demeter zmieniła zdanie i stwierdziła, że my jednak nie jesteśmy tacy źli. Tak, jasne, zmierzymy się z Zeusem. Nie.
Jezu, przyzwyczajenie się tego, że mam przycisk turbo podczas grania w JRPG-a i już odruchowo sięgałem do spacji. Nie, tak jak pisałem Sevikowi generalnie wczoraj na streamie, że tak się... Jakoś tak się przyzwyczajam tego, że JRPG mają turbo, że dziwnie jest bez. Dobra, save poczyniony, że nie musiał jeszcze raz czytać dialogów. Nie, na pewno Zeus nie będzie takim złym przeciwnikiem, prawda? Już raz przecież go pobiliśmy, prawda? 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 Dobra, chodź te... Czy ktokolwiek o mnie miał debilitate? Chyba nie. Wydaje mi się przynajmniej, że nie. Chyba przez Lakshmi. Moje, właśnie wydaje mi się, że nikt u mnie debilitate jako tako nie ma. Co może być lekko problematyczne, ale to się zaraz okaże. Ty masz. To skakuj. Nawet jeżeli będzie to tylko jeden debilitate, to zawsze się przyda. Tak. Jej! Szkoda, że nie możemy jej od razu użyć, co nie? Także od razu sobie wrzucić do palty. Cześć, Zeus. Kimkolwiek nie byłby ten Dul Karnain. No i nie kojarzę osobiście. Demeter to dla dziecka, kurwa? Nigdy wcześniej? Nie no, ostatnio poszło tak dobrze, więc tym razem na pewno będzie równie dobrze. Ha, ha, ha. Zeus ma 86, by the way. Fajnie będzie. Fakt, że ma Dekunda i Laser Candy też mnie bardzo nie cieszy. Fakt, że ma Brave Blade'a też mnie bardzo nie cieszy. Fakt, że ma 100 siły tym bardziej mnie kurwa nie cieszy. To nie będzie dobra walka. To będzie okropna walka. Mogłem ten Barion sobie użyć. A, chuj. Pass the billet. Nie, raczej się nie opłaca. Wciąż mniej niż ja, ha, ha, ha. Mam wrażenie, że jeżeli teraz użyję Laster Candy, to on po prostu mnie z... Tak. On ma te kundy, a nie dekadę. Ej. To zawsze to jej natura zmanowana. To nie jest pocieszające. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że widzieliśmy jakie on ma skille. Dobra, jak chcemy to rozwiązać? Teoretycznie zgaduję, że najbezpieczniejszą z opcji byłoby po prostu się bronić, ale... Jednocześnie nie jestem pewien, że to mi pomoże. I to jest najgorsze. Z drugiej strony to chyba naprawdę najbezpieczniejsze, co mogę zrobić w tym momencie. Dobra, chuj, broni się, zobaczę. Zobaczę, ile mi zada przez Impaler Animusa. Aha! Ale fajnie! Broniłem się, by the way. Wiecie, ja tylko wspomnę, że ja się broniłem. O! To jest Media Dachan połączone z
z tym szajcem, co idą ma, jak się nazywało, z Ball of Hygieia. No dobra. Czy to będzie najjasniejsze, co mogę teraz zrobić? Potrzeba jakoś, kto mnie wyleczy, to na pewno. A jeżeli chodzi o leczenie, to tak naprawdę jest albo Tao, albo Idun w tej chwili. Albo Monozoku. Co ja, ona tak defektuje Elek? To jest jakieś leczenie? Nie chciałem tego robić, ale... Niej będzie. Dobra. Czy ja mam jakieś kamienie do zdejmowania dekady? Tak. Wypiję dalej. Znaczy do zdejmowania buffów. Które działają jak dekada. To był mój zamiar, jeżeli chodzi o to, co chciałem powiedzieć. Aha. Fajnie jest. Cieszę się, że moi healerzy mogą bardzo przeżywać tę walkę. Ja sobie to naprawdę jest kurwa smutne to, co się tu dzieje. Dobra, muszę przedłużyć Laster Candy. Mam wrażenie, że mogę popełnić dobry błąd, ale to się teraz każe. Ale te dwa reflekty wyszły lepiej niż się spodziewałem. Trzeba go pobić trochę. On nie miał Redista, nie miał Redista. Do obrażenia. Wreszcie coś zaczynam dodawać. Czemu? Nie, ty masz Mediarachan. Słyszałem też, czemu nie ma Mediarachanu. Teraz tak, Mitas... Niech pani na pożegnanie tym szajsem. Zawsze to szajsa to bardziej. Przeszła mi przez myśli jedna rzecz, którą jak już pomyślałem, to wiem, że zaraz pożałuję, że ją pomyślałem. Jeżeli się okaże, że nie wyjdzie, to powiem wam, co to było. Jeżeli się okaże, że wyjdzie, to zapewne będę kurwił na to niemiłosiernie. Czy mam kogoś, kto używa tego? Kto używa... No chyba nie bardzo. Let's go. Okej, okay, czyli. Chciałem powiedzieć, że dobrze, że nie używa pewnego jednego swojego ataku, który nazywa się Madness Glint. I tak właśnie to powiedziałem, więc już po mnie. Nie zdaję mu też jakoś specjalnie dużo, nie będę kłamał, co mi się bardzo nie podoba, ale jednocześnie no, jakoś trzeba sobie radzić. Chcę przedłużyć debuffa do obrony. O i pojdę przed, nice. Szkoda, że bez kryta, ale obejdziemy się. Czekajcie, ja jestem ślepy? Głuch? Okej, głupi? Nie, to jest Seal, prawda? Tak, to jest Seal. Co nie miał fakturze i tak... Kurwa! Czego on będzie używał po tym? Czego on może używać po... Bo...
On będzie używał Kelamnosa po Omagatoki, prawda? YOLO. Robię 300% YOLO. A! Chwilę. Hold up. To w końcu to jest seal, czy to... Nie, to jest seal. To nie jest seal. Why? Hold up. Nie, no ja... Moment. Mój mózg nie wyrabia. To nie jest ikonka Sila, to co ma na sobie protagonista. To jest Confuse. Czy tam Dejs, czy jak zwał, tak zwał. Gra mnie jebie w dupę, jak zwykle? God fucking damn it. To jednak było ma Diodine. Okej, to jest Confuse. Czekam, nie jebie w dupę. Nic nowego. Nie mogę. Przepraszam, ale nie mogę. Ale też czuję, że Waski umrze. Well then. Guess I'll die. Aż tak ja mnie jebie w dupę, holy fuck. Hali lat, chodź tu kurwa, bo nie wytrzymię. Your turn. Go! Chciałbym mieć kiedy go bić, szczerze mówiąc. Nie mogę. Kolegowie, nie mogę. Nie wytrzymuję mentalnie. Psychologia siedzi. Ja nie będę miał nita shoulder po tej walce. Coś czuję. Czy moich demonów ma dekadrze? To bardzo ważne pytanie. Wydaje mi się, że ktoś miał. Dekaja. Kurwa, dekunda.
Debilitate. Zawsze ma debilitate, który nie jest optymalną opcją. Nie, nikt tu mnie nie ma dekady. Zajebiście. Zabnierzę zęb, wyśmie kurwa nicie. A, on nie trafił. To akurat było niesamowite. Dobra, coś co jest odporne na Sio najlepiej. A chodź tu kurwa. Jakoś trzeba sobie radzić. Hum. Dobra, zróbmy tak. Wezmę pasmę. Ty użyj na sobie czakra pota. Ty użyj debilitate'a. A ja wreszcie zadam mu obrażenia. Jej! Ja w ten pewno zadaję w tej chwili więcej chyba. Chyba tak, to jest okej. Okay. To nie jest okej. Okay. Będzie lepsze. The Twist Impaler Animus to omija i umieram. Mu zadałem, więc to jest pozytyw. Well, to zauważalnie zmniejsza na uderzenia. Nie powiem. On jest teraz na zerze i Sorosha już nie ma many na debilitate niestety. Bez kryta. Boję się, kiedy zaczną Blade'y wchodzić, szczerze mówiąc. Co jeszcze może potencjalnie mi to pomóc w miarę? Lilith chyba ma Marakundę niby, ale do ataku będzie taka sobie. Ktoś, kto nie umrze od Mazi oddajnia, tylko zostanie rzucony. I ktoś, kto miałby jakieś przydatne debuffy albo buffy. Czyli w dużym skrócie kurwa nie jest w moim teamie. Oprócz tej. Oprócz Lilith. Ciebie mógłbym dać jako fangbreakerowca, ale ty umrzesz od Mariodine. Ty nic ciekawego nie masz, mi teraz nie ma many. Ongiorki... nie. Czyli nie mam praktycznie nikogo, kogo mogę w miarę sensownie, bezpiecznie i użytecznie wstawić. Wyśmienicie, chodź tu. Let's go! Może przynajmniej ten Fangbreaker mi tak pomoże. Nice. Holy fuck, ale ja tej gry czasem nienawidzę. Kryt nie wszedł, wyśmienicie. No jedyne co mogę zrobić teraz tak naprawdę liczyć na to, że Mediarachan mnie tutaj uratuje i że Zeus mnie nie zabije. Well. A Lila tu marła, to na pewno. A mi się kończą dodatkute. Kończą mi się Laster Candy.
your turn! Go! Chyba muszę wytrzenia użyć. I teraz przedłużyć laser candy. To było zgodne z oczekiwaniami. Nawet nie wiecie, jak bardzo mam ochotę to zrobić teraz. Nawet nie jestem pewien, czy ktokolwiek teraz jest w stanie wejść i przeżyć poza Lilith. A Lilith może użyć od fizycznych. Ktoś jeszcze ma potencjalnie coś użytecznego i nie umrze? Raczej nie. Sosza nie umrze teoretycznie i mogę... Jak wejdzie, to mogę go samą potraktować, jeżeli przeżyje. A jak nie przeżyje, to chyba mi dupę. Nie macie, z tego co widzę, to niewiele cię ominęło chwilę. Ja nie mam kiedy atakować, to jest najgorsze. Ja pierdolę. Powiem więcej, teraz zobacz też nie jak ten. Jak się wyleczyć sensownie. No teraz użyję Maziodine spasowanego, więc whatever. Musiałbym mieć Heralda żywego. A na to nie ma szans w tyle tury ile mam. Więc chyba po prostu jebniemy sobie same. A ty użyjesz Amethystady. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Au. To mało. Ja nie wyjdę z tej pętli. To jest najgorsze. W sensie tej pętli, w której on mnie cały czas bije. Odnowienia sobie stok. To może być przydatne. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. Nie, ironicznie nie mam pojęcia, czego się spodziewałem, robiąc to, co zrobiłem. Nie zmienię się, spokojnie, nie szalejmy. Au, zadałem mu obrażenie po raz pierwszy od jakichś 15 tur. Robimy postępy. Ha, ha, ha. Kurwa. P-
Panie, ten imion na Elek. On wszystko by zmienił, mówię wam. Ale pójdzie Madness Link, który mi zabije dwa demony. O mój Boże. Nie no, po co ja w ogóle cokolwiek przywołuję? Wytłumaczcie mi to. A propos. O, dwa czarne weszły. O i Magatsu. Po chuj w tej grze jest defense? Ja pierdolę, ależ ta walka jest kurwa zjebana, holy fuck. Nie, dobra. Powiedziałem sobie, że nie będę narzekał na design, tylko bardziej na swoje umiejętności i brak, albo na swoją strategię moc i brak. Więc to była nieosobnie rozegrana przeze mnie walka. Czy mogę jakoś wymienić moją drużynę, by była nieco lepsza na nadchodzącego bossa? Zajebiście! Już idę go fuzjować! Hayataro na 40 poziomie, do mnie! Not. Jakbym się pobawił w gospelowanie się, to potencjalnie mógłbym pewnie Sandalfona mieć. Sandalfon ma całkiem fajne fajkugle. Jest niewrażliwy na fizz, ale wymaga by 88 poziomu przez Kureli. Znaczy dalsza część gry byłaby absolutnie chujowa prosta. Można dać jakieś wskazówki. Jeżeli chcesz, to przecież ja ci bronić nie będę, stary. Himbi, weź sobie jakąś esencję, która ci daje blokowanie tego czarma, czy tam Dazer, czy jak złotek zwał. Nie ukrywam, że to brzmi... Naprawdę można grimoire kupować? Holy fuck. Damn, the Fangbreaker has an debilitate. No w sumie to jest prawda. Z tym się akurat mogę zgodzić, tylko jednocześnie sprawi to też. Chyba bezpiecznie jest po prostu jak będę na plus 2, niż jak on będzie mnie gwałcił aż tak bardzo. Ja tylko jednocześnie kto mnie ma Fangbreakera, tak żeby go sensownie używać? Fangbreakera miał... Ktoś miał. Na pewno Surt.
Kto jeszcze ma Fangbreaker albo tę rundę? Ty masz tę rundę. I me patrę. Tylko jesteś na 73. Fuck. Fangbreakera. Kto jeszcze miał Fangbreakera? Ty masz Fangbreakera, ale jesteś na 65. Ty masz Fangbreakera i jesteś na 74. No to co? Do tego... Kto miał mnie After Candy? Lakshmi na pewno ma. I Alilat. Tylko ta Lakshmi jest trochę ryzykowna przez to, więc wydaje mi się, że na pierwszy rzut bezpiecznie będzie dać... Zwyczajnie nie mogę tak po prostu zrobić. Wtedy pass, Laster Candy, Fangbreaker, pass, Laster Candy, Fangbreaker i potem tylko przedłużać potencjalnie różne rzeczy. To brzmi jak plan. Względnie, jeżeli czuję się na siłach, to ja busamy shot dwa razy zamiast pasa. Bo to też powinno zdać egzamin. O! Kurwa. Przygotowanie Demeter o każdej porze dnia i nocy. Demeter jest od tego, aby ją szkalować. Wiecie, co mnie chyba najbardziej niepokoi? Że pomimo tych Laster Candy i Fangbreakerów wcale nie zdziwię się, jeżeli umrę. Dobra, to wciąż muszę pas. Ty Laster Candy. I ty Fangbreaker. Ostatni raz posłuchałem rap samuraja. Kropka. Aż nie, w sumie. Nie, przepraszam, moja wina. Nic nie mówię, cofam. Miracle narzucał tego. Miracle narzucał mu debuffa na początek walki. Przepraszam samuraja za szkalowanie. Mea culpa. Dlatego się sprawdziłem bardzo szybko. I to był bodajże debuff do obrony, więc siłą rzeczy wciąż miał 3 debuffy. Szybko się poprawiłem. Muszę ja same. Pas. Ty możesz Donum Gladi. I ty Fangbreaker. Znaczy powiem tak. Jeżeli teraz użyję Dekundy, to się pogniewamy. Tam nawet to nie dziwi. Dobra, czyli muszę znaleźć kolejnego demona z Fangbreakerem albo starą do Headscard i będzie fajnie. Wydaje mi się, że tutaj mogę w miarę bezpiecznie użyć po prostu samy na Alilat. Bo ona... Co i to nie była dobra kolejność? Pojmij dupę. Powiem więcej, to mogę nie być najmądrzejsze, co zrobię dnia dzisiejszego. Cowboy, zaczyna się. Nie lepiej od tego życia. On jest na minus 2 by the way i z instakillową skali. Czemu ja mogę próbuję? To jest pytanie, które będę musiał sobie zdawać. Dlaczego ja w ogóle próbuję?
Let's go! Piosenka na FMT same polskie, za dużo polskich rzeczy oglądasz? Znaczy, ta część za to może lekkie nadużycie, bo nie można powiedzieć, że można oglądać za dużo polskich rzeczy. Okej. Okay. To jest dobry moment, żeby móc puścić trochę z samotnego pierdolu, korzystając z jedynej okazji, która będzie mi dana przez najbliższe 100 lat. Więc chyba powinienem z tego skorzystać. Bo nic lepszego mi się raczej nie przydarzy w najbliższych latach. Mam ochotę Sulta wymienić na coś, póki nie potrzebuję Fangbreakera. Zwłaszcza już na chwilę obecną spodziewam się, że on po prostu umrze od tego. Od Maziodain, pomimo tego, że jest Zeus na minus 2. To może... Fangbreaker, który krytnie, a potem zmienić go w Sroszę, który ma resista i powinien przeżyć, albo rzucić Mithrasa. Ale Mithras z kolei też nie ma za bardzo czego użyć. Bo na pewno będę przeszedł demona z Laster Candy na następną turę. A na chwilę obecną jest to albo Idun, albo Tao. Bo Lakshmi i Alilat nie żyją. A Demeter nie ma Laster Candy jeszcze. Dobra, rzućmy na razie Fangbreakera, żeby go przedłużyć. Jak nie trafi, to wyjdzie z gry. Ty możesz potraktować go z Ambarionem. Raftem też. Gungnir. Dobra, i teraz pytanie. Kto ma wejść? Kto ma wejść? Nie mogę wrzucić żadnego z Laster Candy'owców, bo oni umrą od Maziodain. Lilith mi nic nie da, bo nie mogą żyć sekundy przez Fangbreakera. Coś, co jest odporne na elektryczność najlepiej, czyli w tym wypadku będzie to... O, chyba mimo wszystko Srosza. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Od biedy mógłbym teraz rzucić po prostu tego. Mógłbym rzucić Elegnapnera. I liczyć na to, że on już ma wyjadań. Oczywiście, że... Tak i nie. Jest strasznie niefortunny timing. Gdyby Srosza z Odynem się zamienili na statusy, to bym najpierw zmienił Sroszę, a potem Odynem... Co ja bym nie musiał wtedy leczyć Sroszy ze statusu. A Odyna nie bardzo chce zmieniać, a potrzebuje wszystkie dla Laster Candy. Czyli co, muszę Amelite, mam 3 tury.
Potem pas. Potem zmieniam. Mam dwie tury, a Manuzako może nawet wyleczyć. Nie, nie może. Musiałbym pasnąć wtedy. Jezu, ale jest chujowo. Ten rozkład tu jest tak chujowy w tej chwili przez tego Dejza. Bo co najlepsze mogę zrobić? Muszę wyleczyć Odyna, bo inaczej on mi turę spali. Jeżeli chcę go zatrzymać na polu. Więc mam 3. Potem zmieniam Sroszy, mam 2,5. Pasuje Amanozako, mam 2. Pasuje Protagię, mam 1,5. Pasuje Odynem, mam 1. Używam Laster Candy. Chyba muszę tak zrobić. Nie change. Gdzieś tam po drodze wydaje mi się, że mogę wcisnąć leczenie na którejś połówce, ale to zaraz się przekonamy. Pas. Ty się zmień na... Ta oczy najdą. Oj, mi do pecha. W sumie jeżeli to będzie Idun, to Idun teoretycznie może też tego. Idun może też wyleczyć mi party. Pytanie jeszcze, ile jemu zostało tu tego debuffa. Więcej niż jedna, więc jest okej. Okay. I teraz Rough Tempest. Mogę nawet go atakować i Idun mi wtedy wyleczy i dla sekunduje resztę. Bezpieczeństwo zakładałoby, że nie użyję tej Gira, ale to by się przejmował takimi debuffami. Idą na 99% umrze teraz. O tak, bo on był potem po Omega Toki. Potem bardziej. Dobra, czyli teraz mogę wstawić kogoś, kto ma Funk Breakera. Surta. Bo chyba muszę już w tej turze przedłużać, jeżeli nie panie się myli. Yep. A teraz Funk Breaker. Dole trafił. Potem ten Funk Breaker jest trochę ryzykowny jednak, w porównaniu do zwykłej tej rundy. Ja mam pełne magazynki. Więc jakbym się uparł, to mógłbym wymienić surta na coś, co przeżyje. Mam coś, co przeżyje. Mi to jest chyba najbardziej serowskiego. Nie chcę mieć po prostu trzech tur w następnej turze. Dlatego wolę wymienić. Nawet jeżeli stanie się to. Chyba po Impalerze pójdzie na pewno Maziodine. A potrzebuję znowu coś Blaster Candy wrzucić. I znowu przez to, że Odin ma Data, jestem w chujowym położeniu z tym. Unlucky, że się delikatnie wyraża. Dobra, to będzie tak. Amrita Shower. Ty musisz pasnąć. Ciebie zmienimy na jedyny demon o mnie, który teraz ma Master Candy i żyje. To jest Tao. Więc robię tak. Omega tak mi tej nic nie da generalnie. Czyli tak, ty się bronisz. Nie wiem, przedtem myślałem, że zjebałem. Czy Odyn to przeżyje? Nie jestem pewien sobie, czy Odyn to przeżyje. Znaczy, on użył Impalera Animusa, więc jego następny atak pisuje, więc Dampnery mi nic nie dają w tej chwili. Jedyne co mogę zrobić, to się wybuffować i jego zdebuffować. On jest zdebuffowany, ja jestem wybuffowany. To umrze. Nie wiem jaka Manozako.
Amanozako po gardzie ledwo przeżyła. I szkuj. A, dobra. Jemu się chyba teraz skończy trap, czyli muszę wrzucić Surda z powrotem. Zapraszamy z powrotem, panie Surd. Weź pasmiturę. Weź sam break, mój. A Amanozako mnie wyleczy teraz. Co za gwiazd na tego? Halo? Nie starcie mnie. Spukłem się trochę. No dalej. A i ode mnie jebnie Gungnirem. To chyba najbardziej optymalne są mogę wejść w tej turze. Au. Nawet nie wiem co powiedzieć. Nie idę nic, nie wiem co powiedzieć. Na to co się dzieje w tej jebanej walce. Jeżeli chcę zachować Laster Candy, to muszę, podkreślam, muszę zmienić Odyna w tej chwili. Aż tego mi jebie w dupę, matko boska. Czemu zawsze Odyn dostaje tego Seala? Jezu, to jest tak wkurwiające. Znaczy właśnie nie Seala, tylko Daze'a. Chyba muszę. Muszę zmienić Odyna. Tego nie mam na co zmienić, żeby rzuciło mi Laster Candy, więc i tak nie przedłużę Laster Candy, holy fuck. Wow! Aż taka mnie wyruchała w dupę. Niesamowite. Osiągnąłem wyższy poziom bycia ruchanym w dupę. Dobra, kto miał wskrzeszanie generalnie? Ty masz 3. Ty miałeś Eternal Prayera, no. Czyli muszę Demeter wstawić. I użyć jej Omagatoki. I jakoś przeżyć nadchodzącą turę. On teraz używał tego Maziodine. Czy Panta Spain było fizyczne, czy fizyczne, które lepiej sobie? Chyba fizyczne bez Pilsa. Teraz się przekonamy, I guess. O ile oczywiście go użyję. Fajny dywanik, dzięki, dzięki. Dobra. Sideways. Z pocieszających wieści. Mogę wracać do Laster Candy. Your turn. Go! Sadness Blind. Trochę tak, nie powiem. Mam wrażenie, że moje pierwsze podejście szło mi lepiej niż to. Tak nieironicznie. Go.
Ja pierdolę, no! Wiedziałem. Wiecie, na jakim etapie walki jestem? Na takim, w którym stwierdzam, że maldowanie 150 many tylko po to, żeby on użył dekundy zamiast jednego ataku, to nie jest zły pomysł. To jest ten etap. O! Lmao! Top kick! Nie mogę. Czy jest sens przywoływania kogokolwiek? Jeżeli ten ktokolwiek tak umrze. Tak, bo mogę w tej co tak użyję Thundertakera. Gdzie były te głupie myli? Wydajcie mnie to. Czy ja całego Steama dzisiaj spędzę na walce z Zeusem? This cannot be! Waaaaaa! Zeus to malenie. Chciałbym wiedzieć, że tak nie jest. Ale póki co tak to mniej więcej wygląda, nie powiem. Najbardziej w tym wszystkim jest chyba ten magnet linknie w tyłek lufa. Your turn. Go! Gdyby nie magnet link, ta walka byłaby zauważalnie przyjemniejsza i łatwiejsza generalnie. Szedł. Nice. Dobra, to było optymalne. To jest jeszcze bardziej optymalne. O mój Boże. Mogę grać w grę. Kolegowie, wreszcie mogę grać w grę po 10 tysiącach lat. Wiem, że w następnej turze będzie Madness Link i przestanę grać w grę, ale póki mogę, to robię. Od razu lepiej. Oj, tak. Dekunda i coś? Yep. Dekunda i... Trailer. Potrzebuję Laster Candy, a Lilat może je rzucić. On teraz jest na zerze. A?
Tak. Pas. Zróbmy tak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że Aliat to przeżyje. O nie. Monka? Giga? Ile to zadało? Kurwa, odem wraca i tunel i coś boską. Jesteś potrzebny. Zostałem zmianowany trochę, tak? Najgorsze jest to, że gdzieś tam w głowie siedzi ta jedna głupia myśl, która nie da spokoju. Że ja bym to przeżył, gdyby Zeus miał minus 2 ataku. Ale Zeus miał tylko minus 1 ataku, więc umarłem. Twoje staty, kolego. Kolego, jak tam twoje staty? Minus 1, minus 1, minus 1. A chuj ci w dupę. Co ty na to? Ale pójdzie Madness Lint, ale to czuję. Okej, to ewidentnie coś jest z tym memem z Impaler Animusem. Pomaga to hit crit? Watch me. Nie będzie to aż tyle, ile bym chciał mu zadać, ale zawsze coś. Obrażenia wchodzą? Wchodzą. Ma czerwone HP? Ma. Co zrobiłem nie tak? Sobie pokażę wam, w którym momencie coś poszło nie tak. Dokładnie w tym momencie coś poszło nie tak. W tym momencie, kiedy wcisnąłem ten przycisk. Patrzcie. Wcisnąłem tutaj A. I to jest dokładnie moment, w którym coś poszło nie tak. Pamiętacie, jak mówiłem, że nie będę szkalował gry, tylko będę twierdził, że coś mogło być moją pomyłką?
Będę się tego trzymał. Mogłem się tutaj bronić, to prawda. Ale kurwa jego macz ten zjebany level scaling. Jezu Chryste, no. O, Zeus na 86 jest zabijecie, jeżeli nie masz 86. O, nie możesz nic z tym zrobić, bo wszystko ma pilsa. O, masz 4 poziomy buffów różnicy i tak ci insta killuje. A jednocześnie jakbym wbił ten 86, to potem fabularni bossowie mają niższe poziomy, więc gra byłaby zbyt prosta, bo level scaling działa w drugą stronę. Ha! 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 SMT 5 jest dobra gra, ale niektóre pomysły ma naprawdę kompletnie spierdolone. Yes. Czemu? To jest dosłownie jedna z tych sytuacji, w których czuję, że taktycznie nie zrobiłem nic źle. Zrobiłem dosłownie tyle, ile mogłem. Poza bronieniem się protagonistą. Albo grindowaniem, ale jeżeli odpowiedzią jest wygrinduj ten sam poziom co boss, to moim zdaniem JRPG zawiódł na jakimś poziomie na etapie designu, ok? To trochę jak według się w walka z ostatnim bossem, dowolnym ostatnim bossem. Już tak naprawdę co turę gracz rzuca monetą, czy akurat walka mu się nie skończy. Tutaj miałem dosłownie to samo. To był rzut, nawet nie do końca rzut monetą, bo miałem ewidentnie miałem 1/4 na to, że przeżyję, znaczy, że umrę. I oczywiście ta 1/4 musiała wypaść. I to nie do końca jest tak, że mogłem cokolwiek z tym zrobić. Nie wiem, po prostu w takich sytuacjach czuję się jak takie, no fajnie go, dziękuję, że mnie zabijasz, pomimo, że... Co miałem z tym zrobić? Ja jako gracz lubię, kiedy powiedzmy gra mnie na przykład karze za coś, co zrobiłem źle. Tutaj nie czuję, że zrobił cokolwiek źle. Nie, przechodzenie na niższym poziomie nie traktuję tego jak zrobienie czegoś źle. Pod tym względem akurat Chrono Cross rozwiązał sprawę świetnie, bo tam nie ma możliwości nadgrindowania. Ale nawet w większości starszych SMT przecież nie było tak, że jeżeli boss ma powiedzmy 5 poziomów wyżej, to może się z nich takilować niezależnie od niczego. Można było sprawy dość mocno, powiedzmy, buffami wyrugować, tak? I wtedy to jakoś dało radę ogarnąć, tak? To nawet nie jest tak, że tutaj, nie wiem, Zeus użył Dekundy, a potem mnie z ten... A potem mnie zmemował kierą nosem, albo że ze mnie zdjął dekadrze, tak? W grze, w której przecież buffy i debuffy są absolutnie najgorsze w całej serii. Wskażcie mi grę, w której... W serii oczywiście, z SMT Persona i tak dalej, w której gorzej dla gracza rozwiązano buffy. Nie jestem chyba w stanie wskazać. Połączono tutaj dosłownie wszystkie najgorsze elementy buffów. I pomimo tego, bo sobie wciąż są w stanie gracza się instakilować przez maksymalny poziom buffu. To jest kompletnie bez sensu. Ja to kiedyś Sevikowi tłumaczyłem odnośnie buffów, że SMT 5 konkretnie łączy te idealnie najgorsze dla gracza elementy. Bo tak, w niektórych grach z serii buffy są ogólnie obszarowe z domysłu, tak? Tutaj nie. Tutaj buffy nie są jako tako obszarowe z domysłu, bo Sylwestia ma. W niektórych grach buffy są jednorazowe, czyli nie trzeba nakładać stacków. Na przykład w Personie. Persona ma przecież jeden poziom buffów, z tego co pamiętam. Tutaj
Tutaj masz dwa w obie strony. W niektórych grach, jak się rzuci buffa, to on zostaje, aż boss go nie zdejmie w jakiś sposób. Tutaj? Batwa dwie tury? Trzy tury? Jest tak naprawdę bez przerwy, trzeba je nakładać. I w większości gier przede wszystkim czary nie kosztują 1/3 many w endgame'ie. Używanie Laster Candy w Nocturnie mógłbym powtórzyć z 10 razy, zanim mana będzie się skończyła na endgame'owym demonie. Tutaj? Dwa razy użyję, trzy razy użyję. I pomimo tego, jak chujowe, właśnie przedstawiłem, jak bardzo chujowe dla gacha są buffy, także po prostu gorzej się nie da. Literalnie gorzej się nie da. Przepraszam, da się. Może to być poziom Nocturna, gdzie są 4 poziomy buffów albo Reduxa. To jest jedyne, co mi przychodzi do głowy. I pomimo tego te buffy wciąż nie pozwalają walczyć z bossem, który ma 5 poziomów więcej. Raptem 5 poziomów więcej. Bo ja rozumiem, gdyby coś takiego zrobił mi Shiva, tak? No okej, okay, Shiva, 96 poziom, extra boss, bonus boss, taki typowy trudnik boss, taki w ogóle. 8-piętrowe. Znaczy, jeżeli chcesz liczyć w obie strony góra-dół, no to minus 4 plus 4, tak? W Nocturnie chociażby, albo w Reduxie. Znaczy nie, w Nocturnie były 5-owe? Czy w Nocturnie po prostu były plus 1, minus 1? Minus 8 plus 8 nie kojarzę. No, ale tutaj przychodzi sobie Zeus na 86 i po prostu stwierdza, że nie, graczu, umierasz. Bo nie masz 86. Czy tam, no, powiedzmy 82 czy 3. No, ja najmocniej przepraszam, ale moim zdaniem to jest kompletny bezsens, durnota i... Nie lubię używać tego określenia, ale to moim zdaniem jest chujowy design. Bo sprowadza to gracza do bezmyślnego, idź w farm, a już najlepiej, kurczę, gdyby tylko istniał jakiś sposób, żeby szybciej wbijać poziomy. Nazwalibyśmy to... zawartością do ściągnięcia? Materiałem do pobrania? Coś ten deseń. Ale wiecie, tak, żeby nie było za łatwe i żeby każdy mógł sobie grać wedle własnego uznania, to tak na wszelki wypadek będzie to jako oddzielny zakup. Na pewno nikt się przecież nie będzie chciał skusić na takie rzeczy, prawda? Jak tam fuzje są jeszcze jakieś fajne? Na razie to jedyna fuzja, jaka jest, to moja z podłogą. Albo mojej głowy z biurkiem. Ja mówię, oczywiście, no mogę sobie wziąć, łyknąć 8 gospeli, mieć 89, pójść pofarmić kasę przez najbliższe 3 godziny, bo tyle będzie mi wymagało farmienie kasy do fuzjowania bez DLC-ków, sfuzjować sobie party na 90 i przyjść zwałcić Zeusa, tak? Ale... nie o to chodzi, no! Ja do niego nie wracam, chcę, żebyście o tym wiedzieli. Jeżeli ja chcę mnie bullshitować, to ja jej powiem, żeby zostawiła sobie bullshit samej sobie. Najwyżej, jeżeli któryś z fabularnych bossów będzie miał rzeczywiście za wysoki poziom, to wtedy przedni po farmie. Jestem Nebidos, mam do ciebie wiadomość. Ktoś chce się z tobą spotkać. W głębinach zamku Ariocha. A. Dobra, zobaczę, kto to jest, czego chce. Leyline Crossing. Zgaduję, że w głębinach to Audience Chamber. Z
Ja tylko sobie na Snebidas. O się zaraz okaże. Podchodzimy do drzwi. Young man. O, Belial. Cześć, Belial. Trudno o mnie nie słyszeć. Same dobre rzeczy. Chcesz zaoferować mi swoją moc? Jasne. Jasne, dajesz. Coś takiego było, owszem. I mamy pójść zabić Archanioła Michała, który znajduje się w najgłębszych czeluściach Świątyni Wieczności. Dobra. Jestem pewien, że Michał nie może być aż tak zły jak Zeus. Chuj z tym, że pewnie będzie miał jeszcze wyższy poziom. W najgłębszych czeluściach, czyli co? Tutaj? Tutaj? Czy on będzie na mapie zaznaczony? To jest pytanie. Nie widzę, żeby był, więc przyjmę, że tutaj. Yep, jest ja, Hanio Michał. To tylko sobie wymienię party real quick. Nie będzie Alilat. Niech będzie Mitras. O tak, spróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No wiecie co, jeszcze jako, że były dialogi w ogóle, to bardzo szybki zapis sobie machnę. Nie ma razu, stary. I will strike you down. Uwaga, uwaga, 90 poziom i będę chciał się zabić. Nie, 80. Czyli nie będę chciał się zabić. Czemu Zeus nie może mieć takiego poziomu? Podobnie jak Zeus, podatny na zan, odporny na ogień. Na lód jest odporny. No to rzadkość, jak na ognistego demona. Teraz pytanie, jak się ma do tego mojej party? On używa głównie ognia i hammer. Czyli najmniej mi tu pasuje Arioch. Będę musiał Arioch na coś zmienić. Będę musiał zobaczyć przede wszystkim, czy mam na co. Bo w idealnym świecie byłoby to coś w miarę odporne na fizyczne, ogniste i światłości. Zaraz zobaczymy. Arioch, słonko, wypierdalaj. Sosza? Sosza wygląda spoko i Odin wygląda spoko. Przy czym Sosza nie do końca będzie miał jak go bić, więc będzie tylko dla debilitate'a Medialhanu. Więc wydaje mi się, że lepiej będzie jak Odin tu wejdzie. Bo oprócz protagonisty chciałbym, żeby ktoś jeszcze był do bicia generalnie. Czy on miał dekadę dekundę? Chyba nie. Nie, czyli mogę do bólu debilitate'ować. I weźmy go z Jabusem Shota, żebyś mógł jeszcze no Laster Candy rzucić. Essa. No i to wreszcie wygląda jak porządny setup.
A rzuć może do Vladi, do taga. Ty raczej nie krytniesz, więc wolę, żebyś pasował. Bardziej efektywnie będzie, jeżeli teraz wezmę chyba ten pas sobie. Użyję w ten testa. Chodzi mi o to, żeby rozłożyć debilitaty w czasie, żeby powiedzmy mniej tej, mniej many dużyć. I żeby dłużej trwały w sumie. Aczkolwiek chętnie patrzę na tego, co przewidziane, to może nie być mi dane. Jeżeli miałbym zgadywać po jego skillsecie, to raczej będzie Hadith Blast albo Mahamabarion. Chciałbym, żeby to był Mahamabarion. To może być też Megideleon. Jeżeli to jest Megideleon, to się wkurwie. Dobra, kryt nie wszedł. Odrzucę Ambrozję na Mithrasa. Mithras zdebilitatuje. W ten sposób generalnie powinienem mu skończyć Omega Toki, czegokolwiek by nie użył. Jeżeli to będzie Megidolon, to skończę Omega Toki. Jeżeli to będzie Hades Blast, to mu skończę Omega Toki i przy okazji skończę mu turę. Jeżeli to będzie Mahamabarion, to skończę mu turę tak samo. I tak się nikt nie oberwie. Więc w każdym bądź jaźni nie może mieć dwa razy krytnąć Megidolonem. Zobaczmy. Dobra, czas wygrywać grę. To są uderzenia. Ładne ponad 3000 w sumie wchodzi. Tak jak o tym myślę. Do tego gągnie za 1200. Jak swoją drogą, póki jeszcze wszyscy są jako tako, to moim wstępnym planem na sobotnie streamy jest któraś Castlevania, tylko jeszcze się zastanawiam co do tego, która to będzie. Dywaguję pomiędzy Lament of Innocence a Super Castlevania 4. Nie, mówię. Rozważam te dwie jako tako, bez żadnych tam innych opcji. Nie, proszę mi nie proponować Castlevanii dwójki. Na to się na pewno nie zgodzę. Jezu. Nie chcesz wiedzieć, jak przeczytałem to, co napisałeś Hisuru. Nie chcesz wiedzieć. Nie, dawaj Lola. O nie, już nie doznam zbawienia najgorzej. No i nie będzie fuzjowania Archanioła Michała.
To przy okazji z automatu wyklucza mnie zabijania Metatona? Bo zakładałbym, że Metaton to jest fuzja czterech tych Seraphów. Nie to, tylko to. Czy ja się wyleczyłem? Tak. Czy ja zepsułem? Nie. Ale mówię, jako taką decyzję pewnie podejmę na ostatnią chwilę gdzieś w piątek, sobotę. Więc liczę się z tym, że może być jedno albo drugie. Nie nastawiam się, że któreś konkretnie już mam wybrane albo za którym się optuję. Świetna robota, wiem. Nie ma za co. Esencja Beliala. Dużo expa. O panie. I Belial to nas dołącza. Na szczęście mieliśmy jeszcze slota na niego. Na którym on jest w poziomie? Panie. Jeżeli dobrze pamiętam, to Ragnarok jest gorszy niż Bariony, więc nie jest to też aż tak super, ale źle też nie jest. Anyway. Zobaczę sobie, co tam szybko mi tutaj doszło. Na pewno mogę któregoś z Archaniołów spodziewać. Hayataro, tak wiem, bo ostatnio patrzyłem przed zapisem. Ale by se sfuzjował Bala, co? A czego do ciebie trzeba właściwie, Belzemucho? A, Bala. Well done. Trochę dużo kosztuje, nie będę kłamał. Czy masz chociaż... Nie powiem, żeby był to jakiś bardzo super moveset. Jedyne set tak naprawdę, że mógłbym dzięki temu fuzjować jakieś wyższo poziomowe demony. A tak, to mogę Amona sfuzjować. Tylko jak tak patrzę, to chyba zdecydowanie muszę sfuzjować... sfuzjować Flamisa w ten sposób. Zawsze mnie to tak denerwuje, jak to widzę. Tylko najlepiej dwa demony z kompendium poproszę. Byle jakie. Pokémony Black White. Chciałem powiedzieć, że ich nie przyszedłem z przyzwyczajenia, ale w tym wypadku muszę bardziej powiedzieć, że nie kojarzę, bo koniec końców te BWW przyszedłem. No dobra. No i do Frank daje się okej. Okay. Fangbreaker może być okej, okay. Ragnarok. High Fire, Pleroma, Boom Boost, Great Life Spring, Debilitate i coś jeszcze do tego. Czy opłaca mi się Malachi Barion, jeżeli mam tego, jeżeli mam Megiddo Flame i Ragnaroka? Kwestia many na pewno. Mogę ten jakby Salmaska po prostu dorzucić. Tak, chyba będzie najlepiej. Silny ognisty demon będzie, jak jest. Coś nowego się pojawiło? Chyba nie. Jest Mada, jest Asura, jest Chiyo.
Vishnu Sandalphon. Czyli chyba nic nowego jako taka. Jedyne co to mógłbym pewnie myśleć nad Huanglongiem, żeby go sobie sfuzjować, żeby był. Bo raczej bym go nie używał, zwłaszcza że... Galnie jak patrzę na demony o tego typu statystykach, to ma takie... Średni we wszystkim. Jeszcze nie ma nic specjalnego dla siebie. Return. Fanbaker jakieś fuj HP. Znaczy na pewno problemem byłoby to, że... Po pierwsze nie ma odporności na elektryczne. Po drugie ma relatywnie mało many, tak? Bo... Aż na sumie, jeżeli używałby tylko Fanbakera i Ragnaroka, to jakoś by to mogło przejść. Może. To jest jeden dobry problem, ja naprawdę nie mam zamiaru wracać do Zeusa. Chyba, że wbije jakiś naprawdę 90 poziom jakimś cudem w międzyczasie, to wtedy mogę się zastanowić. A tak to... Niech on się pierdoli. Nie mam zamiaru patrzeć na to, czy akurat ten boss nie ma zamiaru mnie z nich zakilować. Dobra, zobaczmy co my tutaj dalej mamy w Empyreanie. Empyrean sam w sobie też nie jest jakąś super obszerną lokacją. Bardziej kwestia tego, że jest tutaj parę sidequestów do porobienia, które są... No, są jak chociażby ten z Zeusem, tak? Plus paru minibossów pod Orczaka. Casing point. Ścieżka do Boga odbija serce tych, którzy nią kroczą. Co widzisz? Skrzywiona ścieżka czy prosta? By the way, te walki z minibusami tutaj mają dokładnie taką samą muzykę jak cała lokacja. Co wy macie za słabość? Zan, zajebiście. Chciałby się wędrzeć, że Zan jebiście. Aha, kiedy? Na szczęście nie mają też jakoś super dużo HP. Tyle im zadało, aż nie fajnie. Nie będziemy debili tej. Dla bezpieczeństwa. Oh no. Oh no. Czy ja ich zabiję w ten sposób? Let's find out! Ulala. Okej, okay, Laster Candy teraz może nie być optymalne. Ojej. Ojej. Co prawda, Amon wysrał się kompletnie z many, ale było łatwo. Ej, esencja Hayataro. Dzięki, stary. Nie wiem, co ja bym bez niej zrobił. Najgorsze jest to, że tych minibossów tutaj po drodze będzie paru i nie do końca chce mi się za każdym razem wracać po to, żeby leczyć tej manę. Skurami i zamaskami stał się na Fabino i wyruszał, aby stworzyć nowy świat bogów. Nie kłamiamy się nikomu. Ale chcą takiego samego świata jak Matsukami. I dlatego pomogą Skurami mu. To bardzo miłe z waszej strony. Doceniam to jako pomocnik Tsukuyomiego. Gospod. Esencja Sandalphona. I Grimoire.
Ember Chainów miałem pełno. Esencja Wisznu. Czy esencja Wisznu nie jest czymś silnym? Wisznu. Ma całkiem spoko resisty, nie powiem. Ma chuj silne resisty, szczerze mówiąc. Esencja, która jednocześnie ma nulę na oba insekturujące żywioły i na fizyczne, to jest naprawdę coś. Okej, to co chce naszego questa jest Tamasz, więc na lice pójdziemy dalej. A Sosza. Tym razem jest sam, więc... Z jednej strony podejrzewam, że będzie silniejszy, z drugiej strony z tego co pamiętam, Sosza używa głównie tych... Głównie chamy, na co mój team jest praktycznie niewrażliwy. Więc o ile to nie jest jakiś wyjątkowy Sosza z Megidolonem, to powinien być bezpieczny. Ale na wszelki wypadek nie zaszkodzi go dwa razy z Fangbreakerować. A i raz Candy mogę dwa razy. I nagle mi instakiluje czymś. Oh no. Anyway. Weźmy domu Gladi na to taga. Ailot to jest taki idealny demon do supportowania. Rzuca buffy, debuffy, leczy, jak nie ma nic lepszego do boty, to akurat ten. To akurat pobuffuje. Protagonista, w sensie konkretnie charge'ami. Na co ty byłeś podatny? Na Zan głównie. Nie, niczego co używa Zan, więc pas. Niech protagonista akurat. Na spanko tylko jeden zapad. Całkiem wytrzymałe to. To mu muszę oddać. Okej, czyli jak na jak zadaję mu normalne obrażenia. Makara... Oh no! Tylko nie makarakarn. Nie wiem co ja teraz zajebię, wiecie? Anyway... Byle tylko przypadkiem jak na rokiem nie jebnąć i będzie okej. Damage. Dlaczego go nie zabiję w tym cudem, więc po prostu sobie przedłużę Laster Candy jeszcze. Zaszkodzić nie zaszkodzi, raczej. Mało many dostaje, ale on powinien być na turę. Jak patrzę na to, co się właśnie stało, to można na dwie. Czy masz my palce? Masz my palce, doskonale. Idzie idealny supportowy demon. Ma leczenie statusów, ma leczenie HP-ków, ma buffy. Gdyby jeszcze debuffy były, to już w ogóle. A jolo. S. 83, esencja Soszy. Pod tym względem jest akurat fajne to, że tutaj demony są głównie takimi bossami, bo za bossów z automatu się dostaje od cholery expa. No tylko wiadomo, wadą jest to, że mamy sporo takich encounterów po sobie i niekoniecznie mamy tego
niekoniecznie mam w tak zwanym międzyczasie, gdzie się wyleczyć bez stosania. No teraz, żeby się wyleczyć, to musiałbym tak naprawdę cofnąć się aż do tego. Aż do tamtego punktu, z którego zaczynałem. A to jest jednak szmat drogi. Bogini Maria. Z Mario jest taki mech, że jeżeli nie mamy nasiona życia, które dostajemy za wybronie i kompendium w 75%, to tutaj nic się nie dzieje. Czy jestem gotów? Nie, bo nie mam many, koleżanko. A tutaj też nie widzę za bardzo, żeby jakiś save point. Nie widzę? Nie, dopiero aż tam. Zobaczcie, aż tam dopiero jest. Więc muszę przewieźć całą drogę z powrotem. Całą drogę z powrotem. Ja to nie wiem, spać nie mogę? God damn it. Czemu ja nie włączę swojej ostatniej szalej komórki i nie zabię tego? Czyli co? Nie. Mylę przyciski. To nie był rage quit, spokojnie. Jeszcze nie tym razem. Cieszę się, że się rozumiemy, Sylwio. Z Mario ogólnie są związane dwa gimiki. Drugi opowiem, jak już załatwimy całą sprawę, o ile ją załatwimy i się nie okaże, że dostanę od nich samotny pierdol, tak jak to wyglądało wcześniej chociażby. Nie, czekaj, tak by się szło. Idę dookoła tutaj. Jak na to, że nie ma tutaj demonów, to przez to chyba mam wrażenie, że najbardziej się odczuwa to, jak długo się tutaj biega po prostu. Tak. Okej, najwyraźniej nie będę musiał nawet czekać na koniec tego przedsięwzięcia. Bo to, jaką formę przybierze Maria, zależy od tego, po której ending idziemy generalnie. W tym przypadku będzie to właśnie Lady Nanna. To bardzo ciekawy zestaw. Chwilę. Hold up! Hold up! Właśnie... What? Ile? Jaki kurwa 400? Czy mam jakiś żywioł, na który u mnie są wszyscy podatni? Nie, ale nie mam nikogo, kto nuluje lód. I to może być problem. Więc opcją byłoby wywalenie Amona i wrzucenie Ariocha na jego miejsce? Ale czekaj, wystarczy, że nie mam na wszystko naraz, powiedzmy, na jednej postaci, prawda? Albo Waski.
W ogóle nie chciałbym mieć systemu debilitate'a. I co jednocześnie jest odporny na loot. Znaczy boję się trochę po prostu, że jeżeli wrzucę w tej chwili tego, że jeżeli wrzucę coś z nieważliwością na loot, to ona mnie zmemuje. Zresztą, czy mi się wydaje, czy ona to ma jako single targety? Nie, co, to single targety. Good fucking god. To będzie zabawne. Czy mój protagonista nie jest odporny na wszystko, prawda? Nie. Doskonale. Fajnie będzie. Zobaczymy, jak bardzo będzie memowa ta walka. Widzę po HP-kach, że będzie bardzo memowa. Fajnie, co byś tam fizyki, I know, right? To było po dwóch Laster Candy i Tarundzie? Ciekawe. Mam wrażenie, że powinien najpierw ją zdebilitować przed czymkolwiek. Więc chyba tak zrobię. Nie wiem, czemu użyłem Fangbreaker za Debilitator. A, powinien dodatkowo, żeby mieć turę. Ale chuj. Przynajmniej dzięki temu, że ma takie, a nie inne słabości, to w miarę szybko jej HP-ki schodzą. Protagonista ma Enduring Soul, więc nawet jeżeli teraz czymś dziwnym by oberwał, to chyba nic złego się nie stanie. Wciąż sporo obrywa, nie będę kłamał. Ona za to teraz oberwie w chuj. Watch me. Delicje. Uderzenia. Au. Wreszcie zmądrzała. Ach, koncentraj, whatever. Trochę ryzykuję w tej chwili, ale wydaje mi się, że to sobie powinno zdać egzamin. Tak, żeby ją po prostu na dobicie wziąć w następnej turze. Wow, co i to był koncentrate. Ona ma więcej chyba niż myślałem, że ma. Oj, ja chyba. No, wystarczy. Esencje Inanny, Grimoire. Ja coś nie miał, że tutaj pledamy dają.
No i tyle ją widzieli. Daj nam to w chuj kasę. Akurat SMS na jakiś fuzję z kompendium. Hej, Lister. Ech. Thunder Rain. Nihil Claw. Nihil. 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 Na którym poziomie ona będzie, to mniszka jej w sumie? Welcome to the... O ile w ogóle mam ją już widoczną. Nie mam jej. Więc może być po prostu zwykło to. Inna na 87. No taki sam osobość jak do tej pory. Ma wszystkie. Ma wszystkie swoje te. Jeżeli dobrze rozumiem, to są efektywnie bariony. Jeżeli chodzi o poziom siły. Przynajmniej tak to wygląda. To jest mocniejsze niż bariony. A to jeszcze lepiej, zwłaszcza że kosztują mało. A barion to ile? 250? Bo nie znam się na baseballerach, powiem szczerze. Chciałbym, żeby takie rzeczy były pokazywane w grze TBA. 265, no to tak 10-15% mniej więcej. To całkiem spoko. Nie ukrywam, że to wygląda jak coś, co człowiek mógłby się sfuzjować, jakby miał poziom. A propos fuzjowania i poziomów. Najtańsza wersja na Madę. Coś takiego? Nie chcę Odyna na pewno. To chodzi ci, żeby pozbyć się Amon Zakosa. Tisadja, Mediachan, Debilitate, Brave Blade. Tisadja był... Tak, Ignorance Affinity. Null Eyes, żeby znegować to. Enduring Soul. I może... Mudobarion albo Fangbreaker. Nie będzie Mudobarion. Staram się fuzjować bardziej na zasadzie, żeby ten... Żeby mieć je po prostu w kompendium i żeby pokazywały mi się demony na wyższych poziomach. Wszystkie możesz się nauczyć. Dekundy nie chcę Ragnarok. Czy ja chcę Ragnaroka? Ragnarok jest teoretycznie lepszy niż Tisadjon. I mogę chyba tak zrobić po prostu. Akashic Arts to jest Severe z silniejszym krytem. I to może być lepsze niż Brave Blade wtedy. Coś nowego się pojawiło? Nie. Jest Astrona 74. Mógłbym pewnie sfuzjować Uriela, jak już mam kasę. Bo wcześniej narzekałem głównie na to, że nie mam kasy i dlatego nie chcę go za bardzo fuzjować. A teraz jak mam więcej kasy, to wydaje mi się, że mogę po prostu bez problemu to zrobić. O Boże. No Fire na przyszłe fuzje. Fangbreaker. Niby tyle rzeczy, a nie wiadomo co wziąć. Let us cast out all heresy. Heretic. Następny jest FR w kolejce. Mazambarion, Hamabarion, Macadamon, Mepatra. O, wciąż nie ma supportowych rzeczy, ma za to Hype Force, Kledome, Killing with Rebel Force. To już wygląda całkiem ładnie. Tutaj jest Gabriel. A Klonga. Wiecie co też studiuję. Żeby był. Dosłownie tylko po to. Nie razem mają z niego korzystać, ale żeby był. Na przykład będę miał American w stoku. Czujecie te kryty? Titanomachia wciąż nie będzie krytować, pomimo że ma zwiększoną szansę na kryta.
A to wszystko dlatego, że nie będę jej używał, bo Huang Long będzie siedział u mnie cały czas w stoku. Ha, ha, ha. Sprytne, co nie? Nic nowego się nie pojawiło, niżej też chyba nie ma żadnego demona, poza Hayataro, który się pojawił na 40, haha. Czy Hayataro jest w ogóle specjalną fuzją? Chyba. Tak, Hayataro jest specjalną fuzją. Już będę go fuzjować po raz kolejny, ha, 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 nie. No dobra, czyli na razie mamy chyba wsio, co się dało. No dobra, czy jestem wyleczony? Nie, czas to naprawić. Mam dwa ogniste demony w party, by the way. Polecam. Nisko trafić na demony, które są niewrażliwe na ognice, nie? Ten Rafale by mi się przydał, bo notorycznie cierpi na brak demonów, które mają w miarę silne. Zresztą ogólnie powiem szczerze, że w SNT5 bez kombinowania z fuzjami, tylko robiąc takie w miarę naturalne na podstawie tego, co się ma, to w miarę ciężko jest zrobić drużynę, która ma pełne rozłożenie w żywiołach. Oczywiście mam tu na myśli, że z porządnymi affinity, a nie z jakimiś na przykład barionami na zero, tak? Teraz na przykład mamy tą Inanę, która ma 4 żywioły i dzięki temu, powiedzmy, mogło być łatwiej, tak? Ale bez tego? Demonów, które mają po 2 żywioły, nie jest jakoś specjalnie dużo. Z tych wysokopoziomowych, tak z głowy, tak na szybko, gdybym miał pojeść, to przychodzi mi głównie ten, jak mu było, Vishnu, który ma jednocześnie na Hame i na Mudo. Gdzie jest ta skrzynka? Ode mną? Ona chyba była pode mną i jej zgadnąć nie mogłem, bo było tam coś, co już miałem. Więc wydżepka. Wydżebongo. Spodziewam się teraz minibossa jakiegoś, tak by the way, bo już za długo nie było magiczne lusterko. Czy tędy dojdę? Nie, tędy nie dojdę. Trzeba dookoła. Bardzo dookoła, ewidentnie. Przez to myślałem, że to jest save point i byłbym bardzo podirytowany. Dobra. Tu mamy dwie krzynki. Których mamy? Esencję Belzebuba. Nice. Jezu. Czy jest to endgame'owe te esencje? Tu mamy save point i tam jeszcze gdzieś jest skrzynka. Tu jest ta skrzynka, widzę ją. Zaraz zobaczę, co ma esencja, tylko tamtą skrzynkę już ogarnę. Chakra pot. Dobra. Esencja Belzebuba. O, całkiem silne resisty. Drain 0, 2 resisty, 1 słabość. Deathflies. Klasyczne Deathflies. Ice Age, Boon Boostex. Zabijcie item połączone? Wygląda całkiem spoko. No domyślam się, biorąc pod uwagę, że to jest ten unique skill demona na 90 którymś. Wow! Ale to jest skurwy synch healów, nie uważacie? Tak przed całym save pointem. Dobra, nie mam nic co ma Laster Candy. Wniosek jest jeden i bardzo prosty. Aligot chyba była bez słabości, z tego co pamiętam.
Więc nie mam powodu, żeby zakładać, że bossowa Alirat ma jakąkolwiek słabość. Czy ty masz debilitate? Masz debilitate, ale nie masz bun boosta. Z drugiej strony masz wyższy poziom, ale Amon ma dużo więcej HP. Zróbmy tak. Będzie Laster Candy, Debilitate i zaraz potulka do wyrki. Debilitate. Pas, pas, Laster Candy, Debilitate. Powiedziałem dwa razy pas. Laster Candy, zaraz się okaże, że ona ma debunt DDKJ i się wypiłuje w kosmos. Nie, no nie może być aż tak źle, prawda? Dobra, teraz sojuszniku. Flawless Yos. Mam flashbacki. Nie wiem, czy też macie flashbacki, ale ja mam bardzo intensywne flashbacki. Powiem tak, Alirat wygląda jak taki swego rodzaju obelisk. W którym był taki jeden przeciwnik, który zamieniał gracza w muchy. Tak bardzo dużo telegraficznie w skrócie. No daj, Sasa był nawet podatny na ten. Ogień. Zagadaj tutaj tema. Gdyby na bossów tak działało. Nie wytrzymam. Ja dosłownie nie wytrzymam. Panie i panowie. Demon ma 3 poziomy mniej. Ma 2 sukundy. Ja mam 2 sukukadże. I nie trafiam. Żegnam. Żegnam. Aż mi się słuchawki tworzyły. Muszę teraz ogarnąć, jak je odkręcić. Okej, to jest jedna. To jest druga. A czy tak w dużym skrócie, Tate? Alira stwierdziła, że po prostu będzie unikać rzeczy. Pomimo, że nie ma technicznej trawy. O, wow, tekadza. Ty kurwy.
Fajnie było mieć manę, tak wam powiem. Ta walka nie powinna już trwać. Ta walka powinna się skończyć chwilę temu. Ega uznała, że nie. Nie skończy się jeszcze. Nie, nie jestem słony. Skąd taki pomysł? A potem mi się dziwię, jak mówię, że buffy w tej grze są absolutnie chujowe. Ej, fuj z tym Maziobarion. Sejwik. Leczonko. Jak mam 84, to wezmę sobie sfuzję od razu. Tylko chyba ten. Chyba nie astotów za bardzo, żeby fuzjować. A sure, mogę. No. Tylko pytanie z czego? Huang Huang Kudier, Huang Huang Seosha, Alilat, Odin, Odin, Alilat, Odin, Huang Huang Kamal. Huang Huang Skadi? Niech będzie. Dobra, co będzie pasować? Tytanomachia na pewno. A Jibarion może być. Mepatra. Aster Candy, Filsor. Nulajs na pewno. Jest, to wygląda tak chujowo. Rany boskie. Ratujcie mnie przed tym demonem, którego właśnie fuzuję. To będzie okropne. Ej, Sejkuga od razu się nauczy idealnie. Megaton press idź w chuj, nie lubię low accuracy skilli. Mepata idź w chuj, Vasnity. I Sejkuga. Zafisowda? Zafisowda. Coś nowego się pojawiło? Nie. A zadzwoniłem mu z takim razie ze specjalnej Rafaela. I z chęcią to uczynię. Mazan Barion, Hama Barion, Mepatra, Akashik. Resist Fire zdecydowanie, Null Dark. W sumie, Null Dark i Null Fire. I teraz oprócz tego mogę jeszcze dwa skille. Fangbreaker i Debilitate. Pewnie zaraz to wymieniam, bo Pleroma i tak dalej, ale... Znaczy nie aż tak zaraz, bo jeszcze nie dostanie poziomów po tym, po tej fuzji. O, możesz fuzjować Gabriel. Za dwa poziomy. No i to wiesz, będzie jakiś supportowy demon w miarę. O, dobra. Tutaj aż się nic nie pojawiło nowego. Nie. Ta inna nas strasznie kusi. Tylko no mówię, musiałbym wyższe poziomy bić. No dobra. Co tutaj było? To jest pytanie. Bo tutaj chyba pierwszy z bossów tych właściwych czekał, jeżeli mnie pamięć nie myli. Zaraz się przekonamy, czy dobrze pamiętam. By się zgadzało. Dobra, robota Tsukuyomi. Cieszę się, że się nadajesz do roboty. You damned yourself the moment you defied our infallible lord. This is the might of absolute justice. None can withstand true divinity. Pytanie brzmi następująco, czy Tsukuyomi nie ma jakiejś swojej demonicznej formy?
Let us show them the light. W której powinien lepiej wyglądać w tej sytuacji. By the light! Czemu w obserwanych kładą mi się kanał Wilga na szaro? Ja już tutaj nie mam szafy. Wiecie co to znaczy? I'm sorry, my friend. I underestimated the Archangel after all. W sumie wiem, co chciałem zrobić na tym streamie, ale kompletnie o tym zapomniałem i dopiero teraz sobie przypomniałem. Chciałem włączyć japoński dubbing na jednego streama, żebyście ostrzeli różnicę w głosach demonów. Ale teraz to już tak trochę późno na to. Przeczytaj. Trochę za dużo postępów zrobiłem. Brother. I popraw mnie, jeżeli się mylę, samuraju, ale nie pamiętam jak ten. Czy na neutralu tutaj nie było w ogóle jeszcze innej pary, że tak to imę? Czy znowu mylę miejsca? W sensie na ten zwykły neutral, żeby nie było. Dają, patrzcie na nią. All that effort spent on rebuking Tsukuyomi, only for another Nahobino to appear in his place. Od razu bardziej demoniczna forma. Your presence in the Imperium can be... Trochę ma takie hardlotowe wajby. You too seek to recreate the world. Panie, uległa pokusie. To wszystko, co mogę ci odpowiedzieć. Uwaga, uwaga, nowy motyw! A dobra, teraz jak szła ta walka, bo pamiętam, że była strasznie upierdliwa. Na Hobina Abdiel 83, czyli przynajmniej na naszym poziomie. Przypominam, że w 86. Agibarion, Mudobarion, Agibarion, Megaton Testem, Teafo, Purgatorium, Infectus. Znaczy wciąż jest moim zdaniem bardzo dobry, tak? W dużym skrócie to, czego najbardziej się boimy, to chyba Purgatorium, czyli Maragibarium, lepiej sobie. Nie mówię, że jest zły. Najgorszy z najlepszych wciąż jest dobry. Jeżeli dobrze widziałem, to absolutnie ona nie ma żadnej kadży dekundy, więc... I wonder where this money is going. Szkoda, że nie mam buffu obecnie, ale to się da obejść. Heck. Jest savage, Jezu. Znaczy, ja kojarzę, że ta walka miała jakiś strasznie upierdliwy gimmick, który po jakimś czasie się odpalał, tylko muszę sobie przypomnieć jaki. Znaczy, pewnie zostanie mi brutalnie przypomniane jaki, ale...
co to ja robię bez mydła? Aczkolwiek wiem doskonale, że to jest bardzo intensywne do czasu. Już jednej trzeciej chyba nie ma praktycznie. Czy opłaca mi się? Chyba nie. Na wszelki wypadek, żeby żadne głupie rzeczy nie stały, łapa jadę. Awesome light. Right. Tego piekły dwa ma dodatkowe tury. A, spudowała, więc... Tak. Defendant's here. Makarakan. Makarakan to akurat moje najmniejsze zmartwienie, chyba. Na szczęście Jabu same shot istnieje. Więcej tych tu mieć nie mogła. Znaczy... Wiesz, jeżeli zapytasz, to odpowiem ci, że mogła. Tylko teraz za cholerę nie pamiętam słabości tego szajsu, więc muszę ten... Nie chcę po prostu ryzykować, że ktoś z nich... reflektuje freeze. Podatny na hamę. A to nie reflektuje Fiza, to jest najważniejsze, tak naprawdę. Bo mogę Hades blastować. Dla mnie to jest tak naprawdę najważniejsze. Czy mogę Hades blastować? Tak? Idealnie. Czy opłaca mi się zajść Megiddo Flame w... Zostanę bez many na Amonie. Ale ona powinna mieć jeszcze jedną tyle debilitate, więc chyba mogę. Megiddo Flame, Diabu Summer Shot i Alilat wyleczy. Tylko Alilat chyba przez to nie będzie miała many na Laster Candy w następnej turze. A chyba będzie potrzebne już. Dobra, tak niewiele mi robi na szczęście. Ona się będzie buffować, to jest trochę mniej przyjemne. Makarakan jest bardzo whatever. Malaji Barion to trochę mało. Zastanawiam się, czy da się zabić Abdur zanim jej ręce padną, ale chyba nie chcę tego sprawdzać. Dobra, zrobimy to tak. Ty potrzebujesz many bardzo intensywnie, więc... Słapaj kota. Pasni. Kot. No i niestety debuffy trochę zużywają. Ja? Jabu same. Laster Candy. I wydaje mi się, że mogę w takim razie po prostu normalnie ją z Hades zastawać. Jak ona to robi? Ucz mnie, Abdiel! Holy fuck! Literalnie nie rozumiem, jak można mieć tyle IQ. Wiecie co, pośmiejemy się. Ale jebnie. Czujecie to? Czujecie to?
Okej, na Last Arcane brakuje mi literalnie jeden many, więc już nawet nie będę próbował. Oh no! Szybko się zorientowałaś, kobieto! No more games! Oh no. Anyway. Wow. No more games indeed. I tak motyw był dobry. Jak Tsukuyomi z nią przejebał, pozostaje zagadką. A więc sam Tsukuyomi też nie był jakimś strasznie wymagającym przeciwnikiem. Był dużo bardziej gimmickowym przeciwnikiem niż trudnym. Jakby się ktoś pytał, to na nauce albo walczy się i z Tsukuyomi i z Abdiel? Jedna rzecz, która mnie strasznie wkurwia w nauce albo poza tym, jaki to jest w sumie ending, jeżeli chodzi o fabularne zakończenie, to to, że Tsukuyomi jest tam ostatnim bossem i on jest strasznie nieklimatycznym ostatnim bossem. Jeżeli masz coś do powiedzenia, to mi to powiedz. Say. Na razie jedyne, co chcę sejnąć, to let's go back to the save point. Patrząc na to, ile mam many, ta pana mi się przyda. Czy mi się wydaje, czy w ogóle nie musiałem zmieniać demonów w tej walce? A teraz wyobraź... Wyobraźcie sobie, że wujek Zeus mógłby stwierdzić, że pierdolę sami po tron i spuściłby w pierdol zarówno Tsukuyomiemu, jak i Abdiel i to bez pomocy na Hobino. Ale najwyraźniej stwierdził, że nie, potrzebuje na Hobino, żeby cokolwiek zabić. Jebać logikę, czy jakoś tak. Względnie logika to kurwa. Wow, moje oczy. On może się bawić w tworzenie świata. Z jednej strony okej, z drugiej strony pokonując wszystkich przeciwników miałby kompletnie wyjebane, bo mógłby szukać swojego na Hobino przez... znaczy swojego soulmate'a, stanie się na Hobino przez kolejne Bóg wie ile lat, a ewidentnie... So you've come. Now. As to who will claim it, frankly, it matters not to me. Chłopca ma kompletną wyjebkę. Cześć, Noah. Cześć, Jakomo. So you noticed. As if I'd ever waste my time on that wretched thing. Moje ulubione chodzenie w kółko wokół siebie.
This is the end, for god and demon alike. Nie, że ja mam coś na ten temat do powiedzenia. And you are no exception. Zrobił dosłownie nic, odwrócił się plecami i poszedł. Giga czad. Ile zostało do końca gry? Z racji tego, że mówię, przechodzę w Chaos trochę na ślepo, to z tego co się orientuję, to nie licząc jakichś cutscenek dialogów, to dwóch bossów? Ale to jest takie na zasadzie, nie jestem pewien, tak na 100%. Czemu ma Rejka Iwana? Przestań mieć Rejka Iwana. Nie wmówicie mi, że ona nie ma Rejka Iwana. To jest Rejka Iwana. Kończymy fabułę dzisiaj czy za tydzień. To wszystko zależy od tego, jak będą szły im walki. No, mam 83. Coś ciekawego, podatno na ogień! Jej! Amon, wreszcie się na coś przyda. Zio Barion, Zan Barion, Mazio Dain, Slumber, Vortex, Zekunda, Electify. Lightning Pulse. Raising Stone Dragon. Okej, czyli Electify to praktycznie charge na jeden konkretny atak. I nie wiem, czym są te Thunderbeaty. Czy ona ma coś w tej walce do siebie? Nie. Czyli to coś na przyszłość chyba bardziej, czym się muszę przejmować. Well done! Master Candy! Pasik. Nie pchaj mi to w ten Zambarium, biorąc pod uwagę tego. Biorąc pod uwagę Odyna. A czy się jeszcze okaże, czy jest aż tak źle? Ja też znowu nie miała dekadzy dekundy, więc buffować się do ustanej śmierci. Wiesz, ona miała dekundę. Ale dekadzy nie miała. To mało. Czyli nie opłaca się debilitatować, ale trzymać Laster Candy na sobie jak najbardziej się opłaca. I trzeba uważać na Slumber Vortex, ale teoretycznie Alilat jest niewrażliwa na część spania z Number Vortexa, więc zależy czego Alilat ten. Alilat może leczyć się ludzi mepacą. Zastanawiam się, czy Odyna nie wypierdzielić Sparty. Chociaż głównie niby zabije robotę, a jednocześnie ma w miarę dobrej odporności na tą walkę. To nie, nie zostanie. Nakurwiamy! Nakurwiamy! Fajnie będzie. Nie to jakieś zabójcze obrażenie, ale zawsze coś. Szkoda, że nie mogę debilitate trzymać, ale jakoś to przeboleję. Przynajmniej Amon w tej walce w takim razie może actually bić. No i Ragnarok. Jeżeli ona chce używać dekundy, to się zastanawiam, czy po prostu Fanbakera nie używać. Jedu. Kawałek jeszcze po schodu. Ja tak o tym myślę. A wiecie co? Zrobię tak. Taki sprytny będę. 1400, nice. I tyle się od Fangbreakera. I zobaczę jak reaguje na buffy, czy nasze debuffy. Czy będzie tak samo jak z Zeusem? Nie, ona jeden kill zajmuje. Więc ta losowa ta runda, którą rzucam, może być mi naprawdę przydatna generalnie, mam wrażenie. Tylko chcę skorzystać z dłużniejszej tury i sobie odnawić many trochę. Nie pokażę kimiku. Nie, no aż tak szybko jej nie zabiję. Musiałbym magasuki dużo szybciej sobie naładować raczej. K
Chyba, że ta runda będzie jej kompletnie psuła AI i przez to nie pokaże gimmiku. Ale wtedy to już nie jest moja wina. Okej, albo może też w inny sposób psuć sobie AI, I guess. Gungnir. Fangbreaker. Dopóki ona będzie używała Dekunty, to dopóty będę używał Fangbreakera. Taki wstępnie mam plan przynajmniej. Wydaje mi się, że mogę Donum Gladi teraz w następnej turze planowo chcę użyć Omega Toki. Dekunda. No co ja mogę? Nic nie mogę. Nie no, nie zdaję aż tyle obrażeń przez to, że ona cały czas się oddebuffowuje. Aczkolwiek nie powiem, ta walka jest póki co bardzo underwhelming. Trochę z głupoty AI, ale jest. Pomocy, ja popsułem grę. Halo, tak się nie robi. To jest za głupie! To nie powinno tak działać! Czuję się jakbym szkiwał. Ej, ej, po prostu tego, że nie ligunie. Ja pierdolę. Jak użyję Fate Spani Thunder Beat, w sensie to, że używaję tych standardów, które się eskaluje z odbiorności żywych bitów. Aha, w ten sposób. I zgaduję, że te bity są dość wytrzymałe. Jak zniszczysz bita, skąd to jest Lightning Pulse? No, to widziałem akurat. Life Force. Pleroma się może przydać. A chuj. Właśnie jest bardzo wytrzymałe. Nie to. No bo w takim razie. Ostatni z na Hobino poza nami. Właśnie pada. Teraz jak tak leży, to tak młodo wygląda w porównaniu tego, jak on normalnie wyglądał. Jezu. To jest taka zauważalna różnica. Pod koniec walki spalni 4 bite. No to tak, jestem w stanie zrozumieć. Kurwa, to jaj było tak rozjebane. Ja pierdolę. To nie powinno tak działać. To naprawdę nie powinno tak działać. Głupie pytanie. Czy to ten Fangbreaker ją tak popsuł, czy to Reflect ją tak popsuł? Cześć, to. I am the goddess.
assist to guide the Nahobino to the throne. Fajnie mają z tymi byczymi rogami. It is thanks to you that I will soon serve my purpose. This way, please. Take the throne and become the new ruler of this world. Co ta wspaniała scena z podawaniem ręki Adama i Boga? Ale klatkuje pięknie, nie powiem. I think some dragons stand between the distance of Heliopolitan, nie więcej. Nice! Bardzo nice. A z drugiej strony, jeżeli jesteś w stanie je wszystkie zniszczyć zanim ten. I jeszcze w tej samej turze się uleczyć, to zgaduję, że to jest rozsądne, akceptowalne. Czy dużo lecieć nie mogą? Hej, nie do mnie te pytania. Patrzcie, jaka piękna cenzura. Taka, że aż musiała się rozpłynąć w powietrzu. Exist to serve as the light of creation. Now let your will be done. By the power of the throne, may your ideal world be revealed. I tak teraz ojebać wszystkich i zniszczyć tron. Uiii, chaos. Niech żyje chaos. Well now, so this is our fated ruler. Listen well. Jezu, mam taki dysonans przez ten głos. Po japońsku brzmi zupełnie inaczej. This newfound world of yours is fleeting. Tak mniej demonicznie przede wszystkim. Just as the last world came to an end, so too shall yours. It is inevitable, a product. Chociaż nie wiem jak ten właściwie Lucyfer, ale wcześniej jak w trakcie gry się go słucha, to zupełnie inaczej to brzmi. To oznacza, że dostanę możliwość zapisu jeszcze przed walką? Jest! Żegnam to. Tak, tak. Żeby się tam udać, to będzie ostateczna, definitywna decyzja i w ogóle. A na razie chcę po prostu wziąć i zapisać. Empirin Town Room. Wyleczymy się. Zapiszemy. Wejdziemy do głównego menu. Strzelimy sobie kulkę w łeb. Nie, dobra, aż tak źle to nie. Gdzie to było? Gdzie to było? O. Tak. Na końcówkę gdy zmienię na japoński. I wszystko będzie ok. Przy okazji posłucham sobie głosu Luska w japońskiej wersji. Tego właściwego Luska. Bo jeszcze nie miałem okazji.
Będzie fajnie. Z góry mówię, o tej walce wiem tyle co nic, więc nie spodziewam się niczego. Nie no, zakładam, że Flutek nie jest aż tak łatwy do zjebania, jeżeli chodzi o swoje AI. Nawiasem mówiąc, na Naucalu w ogóle się z nim nie walczy. To jest tak głupie. Możesz przesadzić z tym, że nie brzmi w ogóle demonicznie, ale to jest zupełnie inna skala, że tak to ujmę. Ej, patrzcie, przypomnieli sobie, że Lucyfer był aniołem. Dziesiąt kółeczek, zanim rozpoczniemy. Let's fucking go! Mam nadzieję, że ten motyw będzie jakiś bardziej rozbudowany. Czy Lucyfer właśnie mówi, że pożar wiedzę Boga? Nice! Czy to coś sensu stricte złego? Mandala brzmi znajomo. A jeżeli powiem, że nie? No, zaraz zobaczymy. A przede wszystkim, co nam Spyglass powie o Lucyferze? 85. Typ materia. Ciekawe. A, wszystkie bariony. Megidolon, Falling Star, Cold Deathman. Kurwa, i te rezisty, holy fuck! Na czym mniej więcej kojarzę, jaki jest gimmick tej walki, jeżeli chodzi o jego rezisty. Więc... wiem doskonale, z czego wynikają takie, a nie inne. W każdym razie, nie widzę tutaj żadnej dekadży dekundy. Więc w miarę bezpiecznie mogę przyjąć, że lecimy z tymi. Lecimy z Laster Candy Debilitate. Tyle, że... chyba będę ograniczony do bicia go jedynie tym, jedynie Odynem i protagonistą z Murakumo. Tak mi się wydaje. Przynajmniej na razie. Dobra, dalej. Laster Candy. A pas, debilitate. No nie dobrze, mogę po prostu tego. Po prostu ja bo same walnąć. Nie ma różnicy tak naprawdę, czy użyjemy ja bo same, czy pasniemy. Poza tym, że zadam zachowanie, że nie za odrobinę many.
Daj gadach, jesteśmy na plus 2, jest na minus 1. Nie powinniśmy umrzeć. Tak? Jak to naprawi wszystko? Pobawiam godyna. O, za ponad pół HP. Niepokojące. Dobra, to akurat poszło, okej. Kolegowie na czacie, Sylwia. Lucifer chce zostać pokonany. No, jeżeli jest to sposób na wyzwolenie świata od wiecznej tyranii Boga, to czemu nie? Dobra, młodoką momą przynajmniej to zdaje, to jest duży pozytyw. Dobra, lećmy dalej do Nublad i w Protaga. Odyn na szczęście może intensywnie gong nidalować, bo to pulsuje. Wciąż nie zdaje tyle, ile bym chciał, ale pilsuje. Debilitate. Jest osoba ludzka. Nie wiem. Mi osobiście... Jezu, 3000, holy fuck. Zawsze jak Urahara. Nie wiem, kim jest Urahara, więc... Ej, czekaj, ja zjebałem właśnie. Holy fuck. Zdrowia, podyna. I powinna być ok. Mudo Barion, resist idealnie. Ej, wspaniały gimmick tej walki. Polegający na tym, że Lucifer może przywoływać sobie gwiazdę. Jest Brimstone Star i bodajże ma jeszcze jedną gwiazdę. I po przywołaniu takiej gwiazdy on sam staje się podatny na jakiś żywioł, ale jednocześnie ta gwiazda może użyć... Znaczy nie pamiętam właśnie, czy ta gwiazda, czy on sam wtedy używa ataku Falling Star, który jest kapkę silniejszym Baryonem. Więc mamy wybór, albo zostawiamy gwiazdę i liczymy się z tym, że oberwiemy w chuj. Albo niszczymy gwiazdę, ale jednocześnie wtedy Lucek nie ma słabości. Jak widać, gwiazdy nie są jakieś specjalnie silne też, więc... O tyle dobrze. Korzystając z luźniejszej tury... Czakra pod. Po co się mamy? Wiele więcej walk niż ta z ludzkim już nie będzie, więc... Nie ma absolutnie powodu, żeby tego nie robić. Ja zagram bezpiecznie i będę po prostu niszczył te cholerstwa. Aha. Jeszcze trzymają się buffy, więc... Jak już mówiłem, po coś mam przedmioty. Więc będę ich używał. Raczej już nie jestem na etapie, kiedy powinienem się przejmować takimi rzeczami jak... Czy nie... O ty kurwo! Au. Dobra. Mogło być lepiej, ale tragedii nie ma. W idealnym świecie uda mi się użyć Showera. Nice. Dzięki temu Alilat może przedłużyć Laster Candy z automatu. Co jest dużym plusem. Laster Candy. Weź pasni. Ty chyba musisz debilitate użyć, co? Nie, jeszcze nie. Nice. Pojedziemy na drzewa, bardzo nice. Tam on to jest jakiś niezniszczalny. I mean. W sumie. Chciałem jakoś argumentować przeciwko. Ale nawet nie wiedziałem, jaki argument mogę wrzucić przeciwko, więc tak, jest niezniszczalny. O, zajebiście.
Skończyła się zabawa. Dobra, on teraz ma obronę na plus 2, co by mi za smutno nie było. Więc nagle mój atak zadaje zauważalnie mniej. I dlatego nie używam też tej turze magazynki, bo chcę najpierw pelsze. Co mi pozwoli zrobić pasa, przedłużyć debilitate'a. I teraz będzie miał minus 1 obrony, co już jest dużo przyjemniejsze do bicia. Zwłaszcza, że krytło. I wydaje mi się, że mogę teraz do Mugladi na Protaga. No i dobra, zobaczmy co teraz wykombinuje Hanobarion. Który star pójdzie, tym razem ten drugi lodowy. Dobra, zróbmy kryta. Murakumo wyluska, bo dużo obrażeń zadaje. Czy ja jestem w stanie go zabić w tej turze? Bo to trochę tak wygląda. A mi to byłoby strasznie głupie i wątpię, żeby to zadziałało. Ale sprawdzić nie zaszkodzi. I to wszystko? To tyle? Ludzku, to wszystko? Dekashitazu Aratana Ouyo Wana Korayo. Czemu nazywasz nas swoimi dziećmi? Sore de kono sekai wa Jishou yori toki hanatareru de aru. To się prosi o wstawienie tej jednego mema. Mój zawód jest niezmierzony, a dzień zrujnowany. Chyba nie tak, że nagle zmieniłeś język na tą jedną walkę, prawda? Nie! Co ty gadasz? Ja bym coś takiego zrobił! Jo, udało mi się. Wiem, że jesteście dumni. To wygląda bardzo intensywnie jak w Nocturne, szczerze mówiąc. I nie będę kłamał, że generalnie SNT5 momentalnie czuję jakiś miłosny do Nocturna. Ty kurwo jebana! Wypierdalaj mi stąd!
To jest świat dla bogów, ale nie dla ciebie. Wąt za drzwi, kurwo. Idź się ruchać za światach, nie w moim świecie. No. Ty też możesz ich spierdalać. Razem z Zeusem. Najlepiej. Pasuje się do siebie. Zeus się zmienił jako świętą krowę i może wam to jakoś... A ty możesz być. To jesteś spoko. Czemu kurwimy na Zeusa? Bo Zeus kurwą jest. I puszcza się z każdym, żeby mieć więcej dzieci. A potem to, o, wspaniała mitologia, wszystkie dzieci Zeusa, o. A tak sobie Zeus mnie na początku streama bardzo intensywnie wyruchał w dupę, tak jak połowę greczynek z mitologii. I nie czułem się z tym za dobrze. Gdzieś tak po to nie tak ma wyjebane. Nie no, niektórym dzieciakom pomaga. No także klasyczny chaos, każdy decyduje za siebie, każdy bierze odpowiedzialność za swoje decyzje. Co się odjebało? Kurwiłem na Zeusa, na to, że Zeus kurwą jest i powinien ich spierdalać, bo akurat był na pierwszym planie. Bo to było takie, stworzyliśmy świat dla wszystkich bogów. I na pierwszym planie Zeus. I takie, nie, dla ciebie nie. Shinji Persever. Ty rudat? To jest 100% ja w tej chwili. W każdym razie... SNT-5. Mam dużo do powiedzenia na temat SNT-5 i w większości nie są to pozytywne słowa. Ale to w dużej mierze wynika z, powiedzmy, takiej świeżości, tak? Mam dużo świeżego materiału, na który mogę kurwić. Bo tak jak przed większość gry, no... No, gra się spoko, tak? Są lepsze momenty, są gorsze momenty. Trzeci sektor i wszystkie Anzu mogą iść się pierdolić i ogólnie ta część, w której musimy się użyć z rzeczami, które mają fizyczne ataki z dużo szans na kryta, to jest najgorsza część tej gry, obok level scalingu. Ale tak ogólnie od początku, żeby nie było. Ty piątki na Steamie przychodziłeś 40 razy? Nie, to jest moje pierwsze podejście do piątki na Steamie. Przed streamem przechodziłem ją raz sam na neutralu i to jest moje drugie podejście do piątki ogólnie jako moje i pierwsze na streamie. No ale w każdym razie, jeżeli chodzi o piątkę, no taki przykład w sumie wspomniałem. Piątka momentami bardzo mocno czuje jak jeden wielki list miłosny do Nocturna. Coś trochę jak Dark Soulsy 3 do Dark Soulsów 1, że starają się być bardzo podobne, nawiązywać w wielu miejscach. Czy to dobrze, czy źle? Dla kogoś, kto lubił oryginał, pewnie dobrze, tak? Dla kogoś, kto nie przepada za oryginałem, pewnie źle. Akurat jeżeli chodzi o Nocturne, to ja, powiedzmy, nie miałem jakichś złych odczuć, tak? Z drugiej strony w SNT5, na przykład ja na przykład za bardzo odczuwam, że ta fabuła jest taka trochę strasznie nijaka. Większość postaci, które to są... Ciężko cokolwiek mi o nich sensownego powiedzieć, poza tym jakie mieli cele, tak? Mogę powiedzieć jakie każda z postaci miała cele, ale powiedzieć coś więcej o nich jako o postaciach... No ciężko mi... Yuzuru Asuta. Tak jak niektórzy...
Samurai chyba się śmiał na zeszłym streamie, że oto ta osoba, której nie widzieliśmy przez ostatnie 40 godzin gry i kompletnie nic o niej nie pamiętamy. Praktycznie każdy, kto nie był Yakumo i był tą drugą częścią na hobby, no mógł zostać podsumowany jako po prostu posiadacz wiedzy dla demona potrzebującego na Hobino. Te demony, które chciały zostać na Hobino, już były nieco bardziej charyzmatyczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o Zeusa. No, Odyn tak trochę mniej. Odyn był taki trochę machnąć ręką. Shiva to w ogóle miał wyjebane i nawet się nie przejmował niczym, tylko na zasadzie chuj jej, tak sobie zniszczę świat. Abdiel, no niby... Abdiel chyba z tego wszystkim, może przez to, że było jej najwięcej, a może... nawet nie wiem do końca, jak to określić, ale... Po prostu najbardziej czuć, że ona w jakiś tam sposób się zmieniała, że była taką trochę bardziej dynamiczną postacią, tak? Nawet jeżeli było to standardowe... O, przegrałem z kimś, więc muszę więcej mocy, która jest zakazana, tak? No to jest dość popularny motyw, jakby nie patrzeć. Nie mówię, że to coś złego, tak? Tylko takie jednak trochę kliszowe, tak? Także fabularnie SMT5 jest. No... O SMT5 najlepsze, co mogę powiedzieć, to, że fabularnie jest. Nie mogę powiedzieć, że jest fajne, jest ciekawe, jest interesujące. Nie mogę też powiedzieć, że jest złe, jest tragiczne, jest fatalne. Po prostu jest. I ciężko mi tutaj tak naprawdę powiedzieć jakoś specjalnie dużo więcej, no bo... Fabuła przez 90% gry to jest... Dobra, 90% to może przesada, ale 80% gry to jest na zasadzie... pomagaj walczyć z demonami, a potem... pomagaj... sobie... wydać jakiś świat. Taka strasznie... nijaka. Nie ma za bardzo jakichś takich... Jedyny taki wątek, który powiedzmy był w miarę ciekawy, to ten z wielkim plemnikiem, który opętał tą rudowłosą dziewczynę. To co najwyżej. A i to też nie był jakiś szczyt, powiedzmy. Przejście Chaosu odblokowuje nam Nuę, Abdiel. Możemy zabić NG+ plus i przenieść część elementów. I najlepiej wykorzystać jakiś slot, który nie jest używany. W tym wypadku nie będzie to na przykład o ten. Możemy wrócić teraz do głównego menu i przy okazji pokażę co i jak. Tak żeby nie było. Mamy też kropkę pokazującą, który ending zrobiliśmy. Kropek są jak te cztery. Jedna na Law, jedna na Neutral, jedna na Chaos i jedna na Neutral. Wczytując dostajemy bodaj możliwość wybrania, co chcemy przenieść. W opcji Newborn przenosimy informację o przeciwnika, kompendium, blokowane fuzje i pewne cuda. W Reborn oprócz tego przenosimy statystyki, poziom i wszystkie cuda, demony, które mieliśmy w drużynie, makę i przedmioty oraz chwałę. Korzystając z Reborna tak naprawdę większość gry będzie taka bardzo luźna, bo jedyne co to kwestia jest, żeby dojść do końcówki gry i zabić nowy ending. A w Newbornie teoretycznie możemy... powiedzmy, przechodzić tak bardziej, jakbyśmy chcieli mieć wyidealizowaną drużynę, na przykład, tak, że demony mają idealnie takie skille, jak chcemy, tak, mamy dokładnie takie mirakle, jak chcemy i tak dalej, ale jednocześnie na poziomie takim, który nie sprawi, że automatycznie wszystko będziemy wygrywać przez całą grę. No, także wracając do tego, co wcześniej mówiłem, jeżeli chodzi o fabułę, no to ciężko mi cokolwiek sensownego powiedzieć. Więcej niż to, co powiedziałem. No, fabularnie tak jest. Jeżeli ktoś oczekiwał czegoś więcej, to pewnie srogo się zawiódł, tak? Bo jak dla mnie ani ten konflikt elementów tutaj nie jest ciekawy, ani postacie, które reprezentują konflikt elementów, nie są ciekawe. No, one po prostu są po to, żeby ten konflikt był, a nie po to, żeby jakoś zaciekawiły gacza.
co będzie po SMT. Myślę nad jakimś RPG-iem dalej, bo jednak chciałbym mieć cały czas jakieś takie, powiedzmy, dłuższe serie, które robię, takie RPG-owe. Ale tutaj jeszcze się zastanawiam i pewnie, tak jak dzisiaj mówiłem, że w sobotę będzie Castlevania, to w sobotę, do soboty się zdecyduje, co będzie na tym, co będzie na środowych streamach. I przy okazji, jak się zdecyduje, już to aktualnie harmonogram jako tako. Przechodź przez ciebie. No nieźle, Sylwio. No ładnie. Nie no, od przechodzenia lampy mamy Sebika. Ale mówię, wstępnie myślę o jakimś JRPG-u, jeszcze nie wiem dokładnie co to będzie. Generalnie mam dość spory backlog i tak czasem sobie po prostu myślę, że streamy to może być dla mnie taki sposób, żeby się zmotywować, żeby przejść coś. Jako tako. Bo czasami mam tak, że po prostu zacznę coś, ale nie skończę, a jeżeli wezmę coś na Steamie, to będzie dużo łatwiej mi do czegoś rzeczywiście wziąć, przysiąść i ten i rzeczywiście to przerobić. Tales of Arise. Sylwio, ja przed chwilą zacząłem robić pogadankę na temat tego, jak SMT5 jest chujowe fabularnie. Czy chcesz, żebym za jakieś 15-20 streamów ją powtarzał, tylko w temacie innej gry? Skończ Berserię. Czy można powiedzieć o kończeniu Berserii, jeżeli był dosłownie jakiś jeden odcinek, który kiedyś tam robiłem? Chronokos drugie podejście. Raczej nie. Chronokosa przychodziłem już dość sporo razy. Też powiedzmy na jakichś tam nagraniach i tak dalej. Więc raczej mi się to nie widzi. Mówię, chciałbym, żeby to było coś raczej, czego jeszcze nie przechodziłem, albo przynajmniej czego nie robiłem na streamach. No tak, wyszedł i Master, ale on praktycznie nic nie zmienia poza dodaniem jednej sceny. Żartu nie załapał, przykro mi. Obawiam się, że to było na zasadzie żart. Tak idealnie nad moją głową przeleciał. Co do Arise jako tako, to mówię, o ile ta gra jest całkiem w porządku, nawet powiedziałbym, że dobra gameplayowo, do tego też ma swoją drogą sporą mizgów, o tyle fabularnie mnie po prostu tak zawiodła, że nie wiem, czy będę w stanie zdzierżyć to jeszcze raz. Może jakieś inne Talesy bym rozważał, ale jednocześnie nie mam za bardzo o których myśleć, bo Abyss jako tako jestem w miarę świeżo po oglądaniu anime i to na razie, powiedzmy, by mi zaczął, jakbym bardziej bym to myślał w kategoriach, jakbym chciał je sobie odświeżyć. Ze Styria Vesperia bardzo mi nie podeszły gameplayowo i jeżeli chcecie słuchać jak kuzwie na to, jak gra jest zjebana i nie mogę z nią wytrzymać, to jak najbardziej jest to opcja, ale nie chcę was czymś takim dręczyć. Berserię teoretycznie mógłbym, ale tak jak wcześniej mówiłem, bardziej myślę na czymś na ślepo tak kompletnie i pod tym kątem raczej będę się zastanawiał. Gdzieś tam po głowie mi cały czas Final 9 chodzi, to jest opcja, którą mogę zrobić, zwłaszcza, że gdzie ja to mam? Final Fantasy 9. Tak a propos. W Octopathie też jestem, powiedzmy, świeżo po przejściu i nie uważam, żeby ta gra mimo wszystko miała aż na tyle dużo replayability, żeby przechodzić ją aż tak świeżo po jej przejściu, więc to też raczej odpada. Korci mnie powiedzieć jakiś Xenoblade, ale jednocześnie przechodzę obecnie Xenogears najpierw. A wiem, że te serie, choć luźno, są jakoś tam połączone i najpierw chciałbym ten ogarnąć Xenogears i dopiero potem wrócić potencjalnie do Xenoblade. Live a Life. Musiałbym je kupić przede wszystkim, a nie jest to raczej też gra, na którą poluję jako taką.
Bo chyba ona nie jest za darmo, right? To nie była jedna z tych darmowych premier. A jako, że nie jest to jakoś jedna z tych jednak, które poluje, powiedzmy, to raczej bym czekał na jakieś przeceny, promocje, etc., etc. Opcjonalnie jeszcze jest najlepszy fabularnie, z tego co słyszałem, Fire Emblem Fates, co też jest opcją, którą rozważam. Tam jest dużo mnie jako tako tych, powiedzmy, niebitewnych rzeczy, więc na pewno zeszłoby krócej niż ten, niż Trzy Domy. Czy ma rybki? Nie ma rybek, przykro mi, nie tym razem. Ale wyszliśmy trochę z rytmu, bo chciałem jeszcze tak powiedzieć o SMT5. Dzięki za pana, już miałem sam to robić. Skończyłem na tym, że fabuła. Jezu. Bakry dookoła fortury. Jak zobaczyłem fortury, to od razu zamieniłem pierwsze na F na T. Koło tortury. Koło tortury z backlogu. W sumie to by nawet pasowało. To jest najgorsze. No dobra, mówiliśmy o fabule. Jeżeli chodzi o otoczkę audiowizualną, gra wygląda w porządku, jak na możliwości Switcha. Raczej pewnie dałoby się więcej wyciągnąć jakąś stylową konkretną. Trochę zażaleń będę miał do tego, jak gra działa, bo czuć, że jednak to nie jest stabilne 30 fps w wielu miejscach. Da się do tego przyzwyczaić, jak się długo gra na Switchu, ale wciąż jednak to trochę boli, tak? Zwłaszcza jak są jakieś segmenty ze skakaniem, nie skakaniem, gdzie jakaś przycinka jednak zmusza gacza do tego, że no input się na przykład nie wciśnie i przez to spadnie i będzie musiał powtarzać jakąś sekcję. Część z tych rzeczy, które mi się zdarzały, jeżeli chodzi o tego typu spadki, właśnie wynikała też z jakichś tam właśnie drobnych problemów z wydajnością, a nie tylko z delaya, który mamy przez zgrywarkę jako taką. Więc to też jest niestety rzeczą. Muzycznie za to tej grze nie ma absolutnie nic do zarzucenia. Zero zarzutów mamy do SMT5, jeżeli chodzi o kwestię muzyczną. Nie powiem, że audio, bo graliśmy przez większość czasu z angielskim dubbingiem i o ile postacie są ok, o tyle demony są straszne, moim zdaniem, po angielsku. Nie pasują mi po prostu jakoś tak. Większość demonów brzmi tak bardziej, jakby się wziął z jakiejś takiej typowej kreskówki siódma rano dla dzieciaków. To bardziej tak brzmi, aniżeli jako demony, powiedzmy. I w japońskim mam wrażenie, że nie wiem, na ile to jest kwestia tego, że powiedzmy po japońsku człowiek się przyzwyczaja, że wszystko brzmi trochę jak z anime i dlatego to aż tak nie kuje w uszy, ale też mam wrażenie, że sporo tych, powiedzmy, poważnych demonów typu oni, nie oni, jakieś ongioki, nie ongioki, także one brzmią tak zauważalnie rozsądniej niż po angielsku. No ale to mówię, to jest taki zarzut na zasadzie. Nie jest to coś, co mi kompletnie zabija w angielski dubbing. Przesłuchałem go w całości przy tym przejściu i mówię, jak na to, że jestem wielkim fanem japońskich dubbingów, o czym chyba wszyscy tutaj wiedzą, to moim zdaniem było one całkiem w porządku. I jeżeli ktoś by się mnie zapytał, czy da się grać po angielsku, to powiem, że jak najbardziej. Co do gameplayu. Dość dużo się nakurwiłem na level scaling. To będzie mój największy zarzut, jaki tylko mam do tej gry. Absolutnie. Level scaling, moim zdaniem, bardzo mocno zabija sporo jakiegoś takiego taktycznego myślenia w tej grze. Bo ja na przykład chciałbym taką sytuację, że powiedzmy tą różnicę w poziomach dało się w miarę sensownie nadrabiać taktyką, tak? Jesteśmy dzisiaj bardzo na świeżo po sytuacji, gdzie różnica 5 poziomów okazała się nie do nadrobienia żadną strategią. Gdzie 5 poziomów to teoretycznie nie jest aż tak dużo, nie oszukujmy się. Jednocześnie zdarzały się sytuacje w drugą stronę, gdzie mając przewagę poziomów i fuj różnicy buffów i tak gra stwierdziła, że graczu pierdol się nie trafisz. I to po prostu są takie momenty, które gracza strasznie frustrują, no bo
Ja wiem, że to jest w jakimś tam stopniu cecha JRPG-ów, tak, że grindowanie, grindowanie, nie grindowanie. Ale moim zdaniem to jest coś, co nie powinno mieć miejsca mimo wszystko, tak? No zwłaszcza jak mamy właśnie takiego Zeusa, który jest na 86, a potem ostatni boss jest na 85, czyli teoretycznie Zeus jest na wyższym poziomie niż ostatni boss tej gry. O tym, że Shiva ma 96 i po Shivie teoretycznie mielibyśmy iść przez cały Temple of Eternity, właśnie przez Temple to niekoniecznie, ale przez całe Empirium musielibyśmy iść. Tragedia. Moim zdaniem masakra jakoś by była. To było dosłownie ten mem z wzywaniem ambulansu, tylko że nie dla mnie. Dość dużo też narzekałem na to, jak powiedzmy w tym mniej więcej środkowym etapie gdzieś te fizyczne ataki po prostu są odrobinę za silne w losowych walkach. No bo trafi się taka walka, nie wiem, 4 razy Anzu. Mając Resista, gracz jest w stanie na tej walce umrzeć tylko dlatego, że Anzu stwierdziły, że Crit Wave wejdą jak należy. A Crit Wave zazwyczaj wchodzi jak należy, co sama nazwa wskazuje. Gdzie dostać resisty jest ciężko, dostać nula w tej sytuacji jest praktycznie niewykonalne. Przez co gracz tak naprawdę nakłaniany jest w większości do unikania walk, co jest takie strasznie mech. Fajna rzecz, która mi się podoba w SMT5, to wprowadzenie tego systemu w Unique Skilli. I że sporo demonów je ma, przy czym jednocześnie chciałbym, żeby było tych skilli więcej mimo wszystko. No bo nawet jeżeli powiedzmy sporo demonów je ma, no to wydaje mi się, że jest też dużo demonów, zwłaszcza tych. Moim zdaniem każda specjalna fuzja, którą dostajemy, powinna mieć swojego własnego jakiegoś unique skilla. Nie bez powodu są one specjalne, tak? Wiem, że sporo z nich ma, ale nie wszystkie i to no po prostu... Gdyby Sebik to był, to właśnie by pewnie szedł zaraz na zawał, ale dla mnie to jest tak... Takie zmarnowanie potencjału trochę, że można było to zrobić o tyle lepiej, a nie wykorzystano tego po prostu w żaden sposób. Znaczy, w żaden to może przesadam oczywiście, ale po prostu jest takie poczucie, że można było tutaj tyle więcej zrobić, a nie zrobiono. I gdzieś to w głowie siedzi i denerwuje po prostu. Nie mam generalnie nic do sposobu, w jaki można zwijać postać, zarówno Miracle, Affinity, przekazywanie tych resistów, Miracle i tak dalej, jest całkiem ciekawym designem na rozwój bohatera. Gracz może zwijać go tak naprawdę w każdą stronę dzięki temu, czy chce, żeby był wojownikiem, czy chce, żeby był supportem, czy chce, żeby był magiem, czy chce, żeby był tankiem tak naprawdę. W każdą stronę można rozwijać postać tak samo dobrze. Wszystko zależy od tego, jak gracz tak naprawdę zdecyduje. Nie ma też tutaj praktycznie żadnej losowości, bo wszystko możemy przekazać za pomocą konkretnych esencji. Wszystkie skille przekazujemy, statystyki rozdajemy. No skupiamy się na jakichś wedle własnego uznania, tak? Jakby nie patrzeć. Tam wiadomo, że część jest zdecydowana osoba, ale... Pod koniec gry miałem o 80 więcej jednej statystyki niż pozostaje, więc to nie jest tak, że to powiedzmy można uznać, że jest losowe, tak, i może gracza udobić w jakiś sposób, tak? Tak samo demony bardzo łatwo jest dopasować do własnych potrzeb. Ja w większości tego nie robiłem, ale przypominam, że w tej grze można używać esencji też również na demonach po sfuzjowaniu ich, przez co można im przekazać skille już po fuzji. Co na pewno ułatwia takie sytuacje, gdzie często chciało się wykonywać jakiś tam łańcuch fuzji, na przykład, że sfuzuje to z tym, potem to z tym, potem to z tym, żeby miało odpowiednie skilla. Teraz możemy po prostu sfuzjować demona i potem przekazać mu esencję jakieś różne umiejętności. I to jest naprawdę fajna rzecz, która pozwala graczowi bardzo mocno dostosować drużynę do swoich potrzeb. Wiadomo, Affinity się nie zmieni, ale to już by była lekka przesada, tak? Gracz dostaje też dość dużo grimoire'ów, jeżeli ma jakiegoś demona, którego bardzo lubi i chciałby z niego korzystać. Ja podejrzewam, że na przykład gdy bardzo mi zależało, to mógłbym sobie spokojnie taką Idun czy Alice grimoire'ować, żeby starczały mi do endgame'a. Zwłaszcza, że zarówno Dieformy, jak i Golden Apple są bardzo silnymi umiejętnościami, które bardzo dobrze jest wykorzystywać nawet w późniejszych fazach gry.
To jest akurat fajne, że mówię, gra daje możliwość graczowi, tak? Nawet jeżeli powiedzmy te wyżej poziomowe demony mają duże przeziste na przykład, tak, to że nie jest to wymuszone, jak na przykład starych SMT, gdzie no chciałeś korzystać z jakiegoś Jack Frosta? No to nie skorzystasz, bo on na 20 poziomie będzie miał tyle ekspa na następny co demony z 65 na 66 na przykład, tak? A tutaj takiego problemu właśnie przez Grimoire nie ma jako tako. No level scaling już omawiałem, nie chcę się rozwodzić nad level scalingiem, ale to jest tak chujowa mechanika, no czemu to wprowadzono, czemu? Na pewno w takiej formie, w jakiej jest, jest strasznie okrutne i karzące gracza. Niech usuną level scaling. Niech wprowadzą coś innego po prostu. Ale ten level scaling to jest tragedia po prostu. Nie da się z tym żyć. Nie da. Po prostu nie da. Odmawiam. Jeżeli miałbym dokonać jednej zmiany w SMT5, to byłoby to usunięcie level scalingu. Zwłaszcza, że rozwiązałoby to też ten mój problem, który mam z Shivą, że żeby iść na Shivę, trzeba tak naprawdę mieć poziom taki, że endgame składa się sam na strzała. Albo używać jakichś serowych taktyk, takich bardzo, 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 bardzo serowych, typu Eker's Poison. Ktoś zaraz powie, że o, to nie są serowe, jeżeli gra jest nieuczciwa. Niby tak, ale jednocześnie gdzieś tam uczucie pleśni na języku odrobinę zostaje. To, że ten true ending jest za tym ukryty, no to mówię. Ja bym moim zdaniem odrobinę to zamienił. Typu, że obecny true ending byłby taki, jaki jest. A po ostatnim bossie true endingu przenosiłoby nas na arenę Shivy, gdzie Shiva mówi, że tak, ja zniszczę świat. Na co my mówimy, nie zniszczę świata, bo ja mam coś na ten temat do powiedzenia. I taka kolejność moim zdaniem byłaby... Może... Musiałbym się zastanowić rzeczywiście, czy fabularnie byłaby lepsza. Ale mechanicznie gwarantuję wam, że byłaby lepsza. Zwłaszcza, że poziomowo by to dużo lepiej wyglądało, bo obecnie ostatni boss tu endingu ma 90 poziom. I potem ten 96 byłby znacznie bardziej, powiedzmy, normalny, akceptowalny, że tak to ujmę. Jeżeli miałbym tak ogólnie ocenić SMT5... Grało mi się dobrze, ale jednocześnie jestem strasznie zawiedziony tym, jak to fabularnie wyszło. I jestem też zawiedziony sporą ilością rozwiązań, kiedy tutaj wprowadzono. To jest takie poczucie, że nie mam poczucia, że grało mi się w to źle, że zmarnowałem czas, że ta gra mnie frustruje samą swoją obecnością, tak? Ale jednocześnie mam poczucie, że można było tutaj zrobić dużo więcej, dużo lepszych rzeczy. Zmarnowany potencjał.exe. Nie chcę tego mówić, ale trochę naprawdę tak to wychodzi. No dobra. To w takim razie, jeżeli chodzi o SMT5, to było na tyle. Innych endingów nie planuję robić na streamach, nawet nie pytajcie. Nie będę się za to zabierał, nie będę wracał do SMT5. W sobotę będzie Castlevania. Mówię, jeszcze zdecyduję, czy czwórka, czy Lament of Innocence. Jedna z tych dwóch, tego jestem pewien. I do soboty spróbuję przemyśleć, co robić dalej w środę. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie, za oglądanie ogólnie całej tej serii. Trzymajcie się, bo cześć!